Dzisiejszy Brookhaven News. Uwaga, to jest mega stresujące, ponieważ na naszej planecie wystąpiły zombiaki. Zobaczcie, co tu się dzieje. Po prostu to jest tragedia. I jeżeli możecie, to... pomocy! On mnie zjada, nie! Wszędzie są zombie, uciekajcie! Dzisiejszy odcinek odbyła się po... zombie! Tutaj poczekać sekundkę, dobra? Proszę, no tutaj poczekaj, dobra? Przed drzwiami ja pójdę sprawdzić, zadzwonić do niego, może on tutaj... Co to jest? Simon? Czemu jesteś zielony? Chodź tu! Co jest z nim? Nie wiem, on chyba jest jakiś chory. Jak jesteś chory, to nie podchodź do mojego synka, bo go zarazisz! Czekam na mózg, zabierz twojego syna do szkoły! Co? Synku, nie wychodź do wujka, on jest dziwny bardzo. Chowaj się na górę, idź na górę, szybko! Ej nie, on wziął Lamborghini, on tu kieruje! Halo, wujek, co ty robisz? Bez przesady, bez przesady! Mózg! On wjeżdża nam w drzwi! Jezu, jak on skacze na te drzwi! Spokojnie, przecież ci nie otworzę, człowieku. No, jesteś chory na coś pewnie. Jezu, muszę zadzwonić, on pewnie ma gorączkę znowu. Z nim to zawsze są problemy. Sosiu, a co jeżeli to są zombiaczki? Synek, nie wiesz w takie głupoty. To nie są zombie, no. Jeżeli to by było zombie, to by było ich więcej, nie sam Simonek. Tato, a czemu ich jest nagle sześciu? Synku, przecież to może być przypadek, to mogą być kolegi. Jezu, serio, ich jest sześciu, uciekamy, synek. Zamykaj drzwi. Nie mogą tu wejść, dobra, co tu się odwala? Czy to jest jakaś apokalipsa zombie? Syneczku, wiesz co, ja muszę wyjść po jedzenie. Wiem, że to jest jakiś scenariusz z tego, ale naprawdę nie mamy nic do jedzenia. Jeżeli mamy tu 30 dni w domu być, o, to ja nie wiem, co tam się dzieje przed tym oknem. Wezmę parę guacamole, a ty tu usiądź. O, jaki słodki, bardzo grzecznie siedzisz, dobra. Poglądaj sobie, nie wiem, coś miłego. O, tutaj, nie, może nie to, może... O, cops, tak, to będzie fajne, poglądaj sobie policję. No, dobra, zrobiła się noc, baby, fajrąciku. Mam nadzieję, że jesteś tam. Wierzę w ciebie, jesteś moim ulubionym. Dobra, okej, idę tędy. Nie, tam jest zombie, jak ja mam się przed tym ukryć, no. Dobra, spróbuję, o, dobra, crawl. Nie, to jest słabe, żadnych broni, tylko teczka i telefon, no nie. Co, oni tam kogoś jedzą, zobaczcie. Dobra, idę na spoko, o nie, tam jest zombie. Jak ja mam się przed nim ukryć, dobra, wyłączam to coś i biegnę. Szybko, szybko. Dobra, idę tam. Jest! Dobra, misja udana, teraz muszę wejść tylko zabrać, dobra, jabłko biorę na pewno do domu. Okej, to tego mnie znajdą, to też. Okej, to mleko, dobra, mleka się przyda. Trochę picia, dobra, wszystko mam, zobaczcie, jaki pełny kwipunek. Ej, co? Ej, zaraz, zawsze pistolet był z tyłu. Dobra, pójdę. O nie. Martwy człowiek. Simonek, czy to jest Simonek, nie! Dobra, zabieram go ze sobą do mojej siedziby. Mózg! U nią żyje, dobra! Cicho, Simonek, biorę cię! Zostaw mnie! Dobra, biorę go szybko. No nie, żeby mi zobaczyli. Czy jaki ty ciężki, Simonek, nagle przybił. Ej, zaraz, czy to jest sam Simon, czy tu? No nie, przyczepił się jeden! Simon! O nie, wszedł mi do domu! Nie, zostaw mnie i moje dziecko! Simon, baby Fire, cię, gdzie jesteś? O, on ogląda! Baby Fire, pomóż! Nie, on gryzie go, dobra! Nie, szybko, żeby Simon, baby Fire, czasu! A masz! Syn Fajrąciku, nie ugryźcie, proszę, synku! Tak, dobra, nie ugryźcie, nie widzę żadnej rany. Dobra, zabieram to coś. Ciebie też tu, Simonie, przechowam tymczasowo. Proszę, leź tu! Dobra, tu będą leżeć na razie na sobie. Tu będzie każdy zombiak. Zamykam tutaj. O nie, jeden jest na ścianie, super! A masz kopa! Baby Fajrąciku. No i co, podajemy, dobra. Baby Fajrąciku, cześć, chcesz coś zjeść? Może... Baby Farelcik, czemu ty masz coś na twarzy? Dobra, podam jeszcze naszym zombiakom, bo one naprawdę też muszą jeść, tak? Zombiaki też muszą jeść zdrowe rzeczy. Zombiaki, że... tu trzymać. Będę, bo tak, hehe. Dobra, jedźcie, nie gadajcie, macie tu na pół za te słowa. Naprawdę, to jest skandal. Dobra, idę do mojego synka. Synulku, mam dla ciebie coś fajnego. Proszę, to dla ciebie jest pyszne. Czy ty zmienił... Synku? Czy wszystko z tobą okej? Okay? Synek? Tata, mózgi! Synek, nie! Bez przesady, on mnie goni, halo! Ej, spokojnie, synek, dobra, muszę mu kopa. Nie będę kopać dziecka, co ja w ogóle robię? Co już ja pomyślałem? Szybko, dobra, postawię mu tu jedzenie, on się zwabi, dobra, tutaj. Okej, niech zacznie jeść, dobra. Jest, dobra. Chyba? O, zasmaczkował. Jest, dobra. Teraz go łapię. Hej, łapię. Jest, łapałem go, dobra, szybko. Tu masz siedzieć, rozumiesz? Może to nie jest za dobre miejsce, ale siedź tu. Jezu, co tu się odwala na tym świecie? Pójdę do sąsiadów, tam jest paru sąsiadów, no nie wiem. Ci do zombiaków, dobra, muszę iść tędy. Bardzo się boję, mamusiu, jak przeżyję to, nie wiem co. Dobra, szybko tędy. Okej, wchodzę.
Zaraz, dobra, jestem tu w środku. Tu powinien być jakiś doktor, no proszę, bądź jakiś szalony doktorek czy coś. Dobra, napiszę coś tutaj. O, dobra, dobra. Cyk, 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 cyk. No nie, coś włączyłem, co to za alarm włączyłem? No nie, co ja kliknąłem? One mnie słyszą, weszły tu, dobra, spadam. Szybko, tędy, mam jedno wyjście, tylko tędy. Proszę, o, zwiałem im. O, ale easy. O nie, gonią mnie dalej, gonią mnie. Dobra, gdzie mogę uciec? To jest jedna rzecz dla mojego synka. Gonią mnie i tak wszystkie, dobra. Co jeżeli bym wszedł na to coś? O nie, to jest mega ryzykowne. Okej, wchodzę na to. Dobra, udało się. Dobra, jestem tu, dobrze. One tu nie wejdą, bo to są zombiaki, dobra. Okej, ale co teraz? Skoro one mi obejdą dookoła. No nie, stoi tam jeden i stoi drugi, stoi... Czy one wchodzą? O nie, one powoli się wspinają. Nie, co tu do świata się dzieje? One idą tu. O, no i zombie, dobra. Ja chciałem wam, widzowie, powiedzieć, że was uwielbiałem. Byliście moi najlepsi. Proszę podchodzić! A, co jest? O, co się stało? Jak on mnie uratował? Kim pani jest lub pan? Doktorem. O, co tu się stało? Fire Junior po prostu w szoku jest jak nigdy. My odleciliśmy stąd. Udało się. O Jezu, tunek, ale gdzie my lecimy? Do mojego domu. Do twojego domu? A, dobra. Dziękuję, dziękuję panu za ratunek, ale muszę wracać do dziecka, wie pan? Ach. Proszę pan, mam antidotum. Antidotum na te zombiaki? Na mojego synka? Proszę, sprzedaj mi to, mam jedzenie. Robi się z jabłka, którego nie powiem ci, gdzie się znajduje. To po prostu najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Dziękuję panu za to. Dobra, spadam do synka, szybko. Tylko jedną szczepionkę. Kogo wybrać? Baby Fajrocika czy Simona? Dobra, wybiorę Simona, bo on mi pomoże. Albo nie, pół na pół, może się uda. Cyk, okej, połowa. I cyk, okej, połowa. Proszę, działaj, proszę, działaj. Jest, on jest normalny. Jest, Fajrocik, Jezu, jak jest, tęskniłem, synku. O, dalej masz to na oku. Dobra, a ty, Simon, jest. Ale już nie mamy szczepionki, wszystko się skończyło. O nie, musimy iść po więcej. Nie pytaj, co tu się stało, chodź ze mną. Jesteśmy w jego domu, dawaj, chodź, idziemy. Halo, panie doktorze, zadziałała pana szczepionka. Tak, to jest niesamowite. O, on śpi, Jezu. Chyba, ale jaki doktor? No doktor, on ma szczepionkę, zobaczysz, patrz. Panie doktorze, panie doktor... Panie, co to tam leży? One idą na nas, Simon, nie, co idą do mnie. Simon Fajrociku, nie, pomocy. Fajrocik, dobrze, uciekaj. To jest koniec, nie ma już. Nie. Chcę mózgi, mózgi, to są moi koledzy. Zombie nie widzi. O, zombie widzi otwarte drzwi. Czy tu jest mój synek do ugryzienia? Nie panuje, no co? Mózgi, mózgi. Hej, gdzie wy jesteście? No o, cześć. Baby Fajrocik, odsuń się od niego. Baby Fajrocik, synku, chodź tu. Wezmę to, ja to zakończę już. Simonie, nie siekierą, zostaw mojego tatę, przecież go zabijesz. Odsuń się. Cię poświęcę, daj mi się złapać. Chodź tu, synku. Nam. A, kurczę, nie mogę. A, co to jest? A, uszczykłeś mnie. Czy to jest szczepionka? Jest, udało się. Simon? Dzięki za ratunek, baby Fajrocie, naprawdę, dziękuję ci. Dobra, Simon, chodźmy szybko do antidotów. Dobra, teraz szybko biegniemy. Za mną i nie zatrzymywać się. Lecimy szybko, szybko, baby Fajrocik. Simon, biegnij, uciekaj. Dobra, come on. Właśnie. Nie wejdą tu, dobra, jest, szybko, chodźcie na dół. To, znalazłem w lodówce. Dzisiaj zaadoptowała mi rodzina zombiaków, duchów i wampirów. Był horrorowy odcinek. To jest, co są za ludzie? Oni mają jakieś dziwne dźwięki wydają. Mózgi? O co chodzi? Dzień dobry, kim wy jesteście? Ja jestem Fajrod. Halinka, no mózg przyszedł. Jaki mózg? Nawiutki. Nie, jaki mózg? Ja nie mam mózgu. Znaczy mam, skosztować. Mam mózg, żartowałem. To wy nie macie mózgu, czemu chcecie mnie skosztować? Jestem człowiekiem. Jesteś smart, masz kolegę jakiegoś? Kolegę? Szczurk to mój jedyny kolega, a co? Mózg! A co, jaki mózg? Co wy? Nie, jedzą szczura! O nie, to są prawdziwe zombie z krwi i kości. Właśnie z krwi, one muszą jeść ludzkie mózgi i szczurowe mózgi, nie! O nie, i co teraz będzie z tym szczurkiem? Zaproś nas do więcej mózgów, to oszczędzimy twój. Więcej mózgów? Mózgi! Jezus, oni są mega dziwni, dobre rodzice. Znaczy, czemu was nazywam rodzicami? A dobra, niech będziecie. Dobra, co jest? Rusek, cześć Rusek, siemka. Wiesz co zrobić z moimi rodzicami, bo oni tak dziwnie chodzą? Co ty w ogóle robisz tutaj? Syneczku, to jest twój kolega?
Jak kolega? Dobra, chodź, idziemy go jeść. On tak? Nie, czekajcie, nie! To jest mój kolega, Rusek. O nie, słyszałem jego krzyk tylko. No i super. Co robią zombie? Jedzą waszych kolegów. Ja bym nie chciał mieć nigdy takich rodziców. No ale mam! Co wy robicie? Nie, ruskacz! Nie, na przekąskę. Najgorsi jesteście, a nie przekąska, wiecie? Jesteście najgorszą rodziną, jaką znam. A masz być następny? Ja nie chcę być następny, nie, przysięgam, nie, przepraszam, no, mamo. No, to uważaj. A więc to jest ten domek i tutaj będzie się ceremonia, krycie, wchodź, zapraszam. Troszeczkę mi się to nie podoba, co powiedziałeś przed chwilą, no ale dobra. Wow, ale home sweet home, słodki domek. O, hej, gdzieś mi ciepło. Wow, co to jest za pokój kozacki? Naprawdę macie, to było dla mnie. To będzie twój pokój, jak będziesz już zombie, będziesz normalny. O co chodzi? Trochę mi się to nie podoba, wasz akcent, ale no dobra. Ej, skoro mam 5 lat, to mogę zjeżdżać ze zjeżdżalni, jest! Ale kozacki macie z tyłu dom, naprawdę. Rodzice, niby zombie, a jednak umiecie robić fajne domy, naprawdę. Nie, mają zwykłego wirusa, nawet nie fajnego, no. Zawsze mają wirusy te nubki. Będzie ceremonia gryzienia cię. Czemu mówisz do mikrofonu? Czy to jest jakieś... ceremonia gryzienia mnie? Dokładnie. Nie. Jak ja się mówi... Nie, zrobimy to bezboleśnie, okej? Okay? Jakie bezboleśnie? Ja nie chcę być gryzienie. Nie, zostawcie mnie! Oni chcą mnie ugryźć! Ja nie chcę być zombiekiem! Szybko do sejfu, wejdę! Jestem przy ścianie! Pomocy! Rodzice mnie gry... Jestem zombiakiem. Jak emocje? Co? Powiedz do mikrofonu. O nie, muszę się obudzić, ja nie będę zombiakiem jak wy, takim typowym. Nagrywam jego pierwsze kroczki. Jakie pierwsze kroczki? Ja już mi chodzę od 5 lat, mamo. No dobra, tato, czemu stoisz siekierą? No dobrze, więc pierwszą osobę musisz ugryźć, bo będziesz potem głodny, tak? Nie można iść głodnym spać. Jak to pierwszą osobę? Idziemy. Ja nie będę nikogo gryźć! Ej, czekajcie, a co jeżeli ja chcę zjeść zwykłe jedzenie, to mi nie będzie smakować już? Oh no, nie zjem już nigdy pizzy. Nie, smakuje mi nawet jabłko. Muszę jeść mózgi. Nie, odwala mi. Czemu patrzymy się na tego chłopca od 5 minut? Syneczku, widzisz go? Go widzę, przecież się na niego patrzymy, tak? A wiesz, co on ma i co my też mamy i co bardzo dobrze smakuje? Mózg, tak. Dokładnie, tato, mózg. Hej chłopcze, cześć. Niestety tata mi kazał... O nie, nie mogę, tato, nie da się, ja nie będę mógł gryźć mózgu, no. Tak się robi. Nie, tato, zostaw go. Albo w sumie z tą też ugryzę. Albo czekaj, co jak ugryźć mózg zombiaka? Masz, tato, tata, dobry tata. Idę poszukać kolejnego mózgu. Odwala mi, idę szukać. Ej, tu widzę jakieś, ale dużo mam mózgów. O tak, z tego się tle najem. Dobra, idę. Co robisz, dziecko? Kim wy jesteście? Czemu nie macie mózgu? Czemu nie wyczułem mózgu w was? Czy wy jesteście duchami? Takie pytanie. Porywamy go! Nie! Proszę, nie porywajcie mnie, proszę, nie! Gdzie wy mnie bierzecie? No nie, tato zombie! Przepraszam, że cię zjadłem, tato zombie, halo! O nie, jakieś duchy mnie porywały. Czy wy jesteście rodziną duchów zwykłą? Czy co? Nie! Czemu my jedziemy busem? Co jest? Wy ukradliście szkolny bus, no naprawdę! Rodzice, znaczy co? Nie rodzice, jeszcze nie jesteście moimi rodzicami, tak? Gdzie my jedziemy? Powiedz! Jedziemy do naszej tajnej bazy. Jakiej tajnej bazy? Nie! Czemu się zatrzymaliśmy? Mogę wiedzieć? Halo, autobus! Synku, już jesteśmy na miejscu! Jak to jesteśmy na miejscu? Czemu tak mówisz? Co to jest? Nie. Co to jest za dom? Wy se żartujecie chyba, kpin robicie, co nie? Co? Jaki to jest dom dziwny? Czemu tu tak dziwnie jest ciemno? Bo to nasza tajna komnata. Komnata, co? Ej, czy tu jest trumna? No nie gadaj. Czy tu jest... O nie. Czemu w ogródku mamy trumny? Nie, synku, mamo. Synku, pójdź popływać, tam jest moja trumna, zobaczysz. Ale gdzie mnie mam popływać? Gdzie mam basen? Jaki basen? O co chodzi? O, mamo, skakuj. Co tu jest? Czy to jest basen? Jezu, jakie nube... nie, czekaj, czemu tu jest trumna? O nie, tu jest trumna. Mamo, czemu trumna jest w tej basenie? Powiedz, raz, dwa, wytłumacz. Zobacz, pod wodą jest moja trumna. To jest twoja? Czekaj, czy ty umarłeś tutaj? No tak, syneczku. Dobra, bez pytań, bez komentarza to zostawię. A gdzie jest mój pokój, tato? Syneczku, na górze, idź. Na górze pokój? A, tu jest jeszcze góra, no to kozacko. Co? Takie co? Nie! To jest jeszcze gorsze, to jest trumna. No nie, dobra, idę spać. Czyli pierwszy test, bo
Czemu jesteśmy w helikopterze? Mamo, obudziłaś mnie! Jak to skakać z helikopteru? Czekaj, ale ja nie mam takich mocy jak wy, przecież ja jestem małym dzieckiem dopiero, co nie? Ja nie jestem duchem. Silny. O Jezu, mamo, no. No dobra, testuję, uwaga. 3, 2, na pewno? Uda się? Na pewno, dasz radę. Wierzę w siebie, O, przeżyłem. Rodzice, udało się! Yes! To dzięki wam, bo wy macie moce dół. Ej, czekaj, coś czuję? Ja? Czym ja jestem? Zostałem duchem, prawdomocnym duchem. Jo! Ale kozacko! Jestem już duchem, mamo, tato, gdzie wy? Gdzie oni polecieli? O nie! Super, dobra, idę znaleźć nową rodzinę, skoro tak. O, może w szpitalu kogoś znajdę. O, witam pana doktora, dzień dobry. O, gnomek? A co to jest? Już nie wrócę do szpitala. Kto tu stoi? Witaj, chłopczyku. Witaj pani z peruką. Co tutaj robisz? Przebrany duch jesteś? Co ty, karnawał? Nie, wcale nie śmiejcie się ze mnie, po prostu to jest karnawał, no właśnie. Idziesz z nami. Z kim? Chyba tylko z to... Kto to jest? Witaj, Halinko. Jaka Halinka? Co tu się właśnie przed chwilą stało? To Halinka, to ty już pijemy tą krew, czy nie? Jaką krew? Tak, bierzemy go. A to ty mu nie powiedziałaś, okej, dobra. Nie, co nie powiedziała, o co chodzi? Oto nasz dom, syneczku. O, wielkie coś! Jakie to jest gigantyczne, kozackie. A co jest na samej górze? To jest mój pokój na samej górze. Mamo? Ktoś jest w domu, mamo? A to jest osoba, pierwsza twoja ofiara. Jaka ofiara? O co ci chodzi? No, musimy ciebie ugryźć. Mnie ugryźć? Kolejny, ja już będę ci trzeci raz gryzony. Przestań, mamo, przestań. No i super, jestem wampirem, znowu. Dobra, masz pierwszą ofiarę, idź po nią, szybko. Mam go ugryźć? Ucieka, to się rusza jeszcze, a to robią wampiry na pewno? Mają gryźć ludzi? Napisz się, syneczku. Nie chcę go gryźć, no. Będę udawać, że cię gryzę? A tak naprawdę ci wezmę i rzucę, dobra? Nam. Udaję jak coś. Nam. Mamo, gryzę go, tak. Dobrze, wcale nie fejkuję. No. Dobra, zrzucę go tu. Dobrze, idę. Dobra, smakowity, co? Dobra, krew. Ale co tu się chciało? Ej, wy, co wy mu robicie? Zostawcie go! Czemu on jest teraz jakby... Co wy mu zrobiliście? Spokojnie, jeszcze na ciebie nie poradzę. Czemu on zmienił wyraz twarzy? Co się stało, rodzice? Czy wy coś knujecie? Nie, po prostu on jest ten. Nie, to wyglądało jakbyście w ogóle gryźli, to było dziwne. Nie, on teraz ten, on myśli, że my go ugryźliśmy, on to jest. A mnie nie ugryziecie? Nie, przecież nie ugryźliśmy. Na 100%, czyli nie muszę się bać? No nigdy byśmy tego nie zrobili. Nie ufam im, dobrze, to ja może... Ej, wy jeszcze go gryziesz przecież, tato! No, powstrzymasz się może chwilę. Teraz wyjdę już może. No, lepiej wyjdź, tato. Dobra, to ja może pójdę coś przygotować. Jezu, ta rodzina jest naprawdę dziwna. Coraz dziwniejsza z odcinka. Dobra, już zbliża się noc. Ja szybko sobie zjem na kolację coś, żeby nie jeść na noc potem. Wiecie, no, przed noc. O, jest Coca-Colka! Kolka sod. Cześć, bracie. Cześć. Panie Janku, nie wiem jak pan się nazywa nawet. Chcesz coś do żarcia? Chcesz bananka? Masz, proszę. Nie chcę bananka, tylko czerwone jedzenie mogę jeść. Czerwone jedzenie? A to nie brzmi trochę dziwnie. Po co czerwone? Masz jakiś challenge na YouTubie? Czy co? Nie, oni zrobią to samo z tobą. Dobra, ty jesteś naprawdę dziwny gościu. Weź to jabłko jak chcesz, tylko czerwone. Weź sobie. A ja lepiej pójdę do ciebie, nie wiem. O, dzięki. Kolejny dziwak. Co tu jest? Dobra, ja idę lepiej spać, wiecie? O, zgaszę sobie tutaj światełko. O, i idę sobie spać, bo już się robi ciemno. O, nic nie widzę przez tą kołdrę. Co, będziemy go dzisiaj w nocy jedli? Ale uczta się szykuje. No. O, co to jest? Słyszę. Co, oni gadają coś? Co oni robią przed oknem? Co tam się dzieje? Umnął. Dobra, ja może stąd wyjdę. Czemu oni siedzą na balkonie o tej godzinie? Co oni mnie podglądali? Przez całą noc? O co tu chodzi? Dobra, nie, ja wrócę może... Rodzice, co wy robicie? Wiesz co? Nas tutaj nigdy nie było! Dokładnie! Co jest? Czemu rodzice tu... Rodzice? Czy wy nie połamaliście sobie nóg ska... Co tam się dzieje? Nie, dobra, chyba żarty robili jakieś, albo nie wiem... Dziwne to było mega. Ja wrócę może spać. Czuję się troszeczkę jak w horrorze.
Dobra, bierzemy za niego się. Co jest? Ej, co jest? Nareszcie. Halo, co jest? Ej, zostawcie mnie! A, co wy mi robicie? A, to nawet nie boli. A, co wy mi robicie? A, czy wy jesteście wampirami jakimiś? Ała, co jest ze mną? Idziemy od niego. A, co wy robicie? O, ale mi się pisiało. Co się ze mną stało? Ej, czemu ja jestem zmienił kolor? Czemu już nie jestem taki szczęśliwy jak zawsze? Oh no, chyba mnie ugryźli, to były wampiry. Ale jestem wściekły na moich rodziców. Rodzice, dlaczego mnie zmieniliście w takie coś? Co to ma być? Witaj w naszej rodzinie. Jakiej rodzinie? Rodzinie wampirów. Rodzinie wampirów? A co my jemy na obiad? Same czerwone rzeczy. Nie, ja nie mogę się stać wampirem, nie, ja nie pozwolę na to. Ale to jabłko jest dobre, ej, w sumie? Ale czemu jesteście tacy drętwi? O, Doritosy jesz, ale 300 IQ. Ej, ale to przypadkiem w środku nie jest nie czerwone? On jest samo opakowanie, synku. Ej, dobra, wy jesteście dziwni. Nie musicie być chyba drętwi jako wampiry. Nie musimy, ale tu umiemy tańczyć. Umiecie się tańczyć? Pokaż. Tak, pokaż, mamusiu. Pokaż się, no. Zobacz, jak mamusiu tańczy. Ale dęsy. Uciekliśmy z wyspy. Nabowaliśmy tu skarby. Dobre nuty. Ej, jednak wampiry nie są takie złe. Ej, tatusiu, słyszysz ten dzwonek do drzwi? Tatusiu. Dzwonek idziemy właśnie odebrać? Dobra, chodź, tato. Chodź, synaczku, chodź. Chodź we dwójkę. Reszta rodziny moich zostanie na górze. Dobra. Tato, to jest chyba kurier. Dobra, ej, to on mi przywiózł PS4! Tak, PS4, czyli ten najstarsza konsola świata. Dzień dobry, znaczy najnowsze. Dzień dobry, przypada, witam. Możemy odebrać paczkę? Tak, oczywiście, proszę bardzo. To proszę wejść, ja tutaj, proszę mi przynieść, jeżeli mogę. A synku, nie wytrzymam! Co ty robisz mu, tato? Nie gryź go! Nie, tato, to kurier, on mi PS4 miał. Miałeś tylko podpisać papiery, nie gryź go. Zostaw go! Dobra, nie, tato. Czekaj na mnie! Właśnie, nie, mamo, nie. Moi rodzice są najgorsi. Bycie dzieckiem wampirów nie jest fajne. Weź mi pewnie PS4 mi powiedz, co? A, właśnie, PS4 masz, synku, proszę. Oh yeah, damn. Dziękuję, tato, jesteś najlepszy, the best. A co tutaj zostało? Nie, no nie, jedz go, proszę. Nie, dobra, wiecie, ta rodzina jest mega dziwna, już mnie nie obchodzi ta PS4, idę do pokoju. Ej, latarkę w iPhone'ie, jak im cyknę zdjęcie, to wtedy... O nie. No tak, tata, tak, synku, nie słyszałeś, co nie? Wiesz co, nie obchodź mnie, co tam mówisz, idziemy na misję, synku, jesteś członkiem tej rodziny, chcesz w niej uczestniczyć, to idziemy na misję, chodź. Czemu na misję? Co my będziemy robić, kurczę, misja wampirów, co tu się dzieje? Ja cię kręcę. Dowiesz się na miejscu, synku, chodź. Nie, ale to powiedz mi, co mam robić, ja nie chcę z wami jechać. Rodzice, możecie mi powiedzieć, czemu jesteśmy przy tym domu jakimś losowym, tato? Ale oczywiście, synku, musisz należeć do naszej rodziny, to co? Co piszesz? Zapisuję twoje postępy. To jest twoja pierwsza misja. Musisz tam wejść i ich ugryźć po prostu. Czyli. Nie! Ugryź, ja nie będę nikogo gryźć, ja nie jestem wampirem jak wy. To jest smaczne, synku. Idź, wierzę w ciebie, idź. Nie, ja tego nie zrobię, tato. Synku? No dobra, tato, idę. Ale kogo mam ugryźć? To jest. Nie, ja tak nie mogę zrobić tego. Dobra, pójdę do niej. Dobra. Dobra, trzy. Dzień dobry, proszę pani. Kim jesteś? Co ty tu robisz? Nie mogę! Do widzenia, proszę pani, przepraszam za najście. Co ty zrobiłeś? Nie zrobię tego, wszystko. Nie ugryzę ich, rozumiecie? Zepsułeś wszystko! Ej, co to za ogon? Wychodzi stąd. Pociągnę za ogon. Pociągnij go, dobra? Ała, no co wy robicie? Co ty, tato, robisz w krzaku? Nie mogę jego ukryć, słyszysz, tato? Nie ugryzę ich. Chodź, Halinka, teraz my, no. Nie, nie róbcie chodź, tego, nie, to jest zwykła chodź. Rodzina, nie! Nie, chodź uciekaj stąd. Ej, ty, mam to szybko, uciekaj, dobrze. Nie, co wy robicie jej? Proszę, Halinka, synku, nie, tak to się robi. Co wy im robicie? To są niewinni ludzie. Już jest piąty dzień, nawet nie wiecie, kogo oni dzisiaj zjedli. Ostatnio przyszedł kot, ale ja się troszeczkę źle czuję. I gorąco bardzo. Halo, rodzice, pomocy! Co jest ze mną? Czemu ja, nagle mi tak niedobrze jest? Rodzice, halo, tutaj jestem! O, synku! Rodzice, czemu jestem cały czerwony? Nareszcie ładnie wyglądasz! O co wam chodzi? Po prostu zdenerwowałeś się troszeczkę, jesteś zdenerwowany, co są objawy tego, czekaj, podejdę tutaj do ciebie. Nie, rodzice, nie! A, nie, jedz mnie, przecież ten, to nie pomaga. Co na niego nie działa? Halinka, to nie działa na niego, dzwoń po karetkę! Dzwoń się po karetkę, proszę! Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. To pewnie te objawy bycia wampirem. Oh no, muszę jechać do szpitala jak najszybciej. Proszę, zawieź mnie! Jest coraz gorzej, mój stan się pogarsza. Szybko. Głupia,
panikuję, Halinka! Nie, nie panikuj, tato, spokojnie. O, karetka, zawieź mnie tu, tak, dobrze, tato, dawaj, tak, dawaj, dawaj. Tak, proszę jechać. Czekaj, z nim. Ja tu usiądę, ja tu... Czekaj, czekaj, tato, ale co to jest za objawy? Gdzie my jedziemy teraz? Nie wiem, do szpitala. No nie, no, proszę szybciej, chodź, robi mi się niedobrze. O, naprawdę. Tato, gdzie ty wysiadłeś? Nie. Dobiegnę. Dobiegnij. I pani wie, co mam robić? Ciągnąć alergeny trzecie. A, alergeny trzecie, dobrze, to proszę. Jakie alergeny? Nie, tato, wypadł stąd. Nie, nie, jedz jej, tato. Nie, ja to zrobię naprawdę lepiej. Ty to zrobisz, ty się nie znasz totalnie. Ale nie, nie, to będzie okropne. O, co to za strzykawka, synku? Nie, to na pewno nie. Tato, nie rób tego, nie, proszę, nie. To na pewno ci pomoże, synku. O, tatusiu, kręci mi się w głowie. Tato? Synku, to na pewno ci pomoże. O, proszę. Tort? O, dziękuję, zjem sobie. A! O, tato! O, synku, wracamy do domu. Ale ja nie chcę do was wracać. Jak nie chcesz? Dobra, zabierzemy karetkę sobie, proszę. Nie, nie kradnij karetki, czy ty jesteś normalny? O, tam potem musisz do domu szybko dojechać i leżeć w łóżku, bo mam... Wampiry boją się młotków, chyba. Boją się kuli mięsnych, boją się grania na gitarze i donatów. Więc przetestujemy to wszystko na tacie, żeby go po prostu wykończyć, bo ja już nie mogę tu mieszkać. Ty powiedział, że mnie dzisiaj też wygryzie. Ale jabłuszka czerwone. O nie, dobra, on tu jest. Tatusiu, zagram się na gitarze, dobrze? A, na gitarce. Tato? Czemu to ci nie niszczy? Aż się uśmiechnę, mega ci to poszło, wow, nice. No nie, dobra, coś jest nie tak, powinno go zabić. Gdzie jest w ogóle mama? Dobra, nieważne. Pączek może, tato, pączek, proszę. A, pączek, nie, synku, my jemy tylko czerwone rzeczy, nie, ale możesz sobie zjeść. A młotek? A masz! No nie, dobra, przyznam ci się, tato. Chciałem cię wykończyć, bo jesteś okropny! Wykończyć mnie? O, ty! O nie! Co ty masz, siekierę? Dobra, jeszcze została mi kula mięsna, błagam, kula mięsna, zadziałaj! Cios, o, czosnek! Co, czosnek? A, w tej kuli mięsnej był czosnek, a mam wampiry... Co jest? A jaki nubek teraz jest? Zostań normalnym człowiekiem, nie wampirem! To my, prezydenci, szukamy dziecka do adopcji, więc jeżeli macie jakieś dziecko, to dzisiaj udajemy się do Adoption Center. Bo adoptowała mi rodzina nubków, pro, tak, pro, no i prezydentów. Mój piesek jest głodny, ja też. Czemu w tym przedszkolu nie ma żadnej nauczycielki, no? O! Ktoś przyszedł adoptować, może oni mają chociaż pieniądze. Czemu ty masz napisane GIF Robux na tym? Halinka, może on da nam troszkę Robuxów, jak myślisz? O co wam chodzi? Robux nam daj! Ale ja nie mam Robuxów, więc tym biednym chłopakiem. Robuć chcieć! We want Robux! Ja mogę być waszym Robuxem, jak mnie zaadoptujecie! Ręce do ojca, ojciec! No, ręce do ojca? Halinka, nasz Robux tutaj został, chodź Robuxiku! Co wy w ogóle gadacie? Ja nie jestem Robuxem, to był żart! No i co, my jedziemy takim czymś, no! Przecież to jest Nubik Auto, ale dobra, w sumie spoko. Mam nadzieję, że przynajmniej są koła, no to jest fajnie. Uwaga! Dobra, szykuj się na turbo! O, turbo! Mama, dobrze! Nie, no, wypadło koło! Co? Jestem autem! Mamo, co ty żeś narobiła? Tata, puszczaj mnie! Co jest? Na barana nas bierzemy. No nie, Halinka. Chodź, synaczku, idziemy, chodź. Jakie nówki, no. Słuchaj, ale jakby to jest nasze łóżko, wiesz o tym, tym chodź. Ja ci zaproponuję, tu jest twój pokój. Tu mam jakiś swój pokój, a co? Tu jest mój... tajemny pokój tu jest w środku, tak? Ale mamo, ale... To jest twój nowy, nie ma. Dobry pokój. Ej, mamo, czemu się zamknęło? Halo, pomocy, ej. Posiedzisz tutaj do jutra, dobrej nocy. Co? Nie, pomocy. Dobra, muszę jakoś się stąd wykaraskać. Dobra, spróbuję tak. Ej, dobra, nie pytajcie skąd, ale w kieszeni znalazłem bombę i teraz postawię ją tu. Wybuchnę ją. Jest, udało się, ale... Nie obudzę rodziców, dobra. O nie, oni tu śpią, zobaczcie. Ha, dobra, czekajcie, co mogę im zrobić? Muszę im jakoś pranka w zamian zrobić. Co może zrobić rodzicom? O, po prostu im dam do lodówki bombę. To będzie bez sensu, ale dobra. Witaj, już wstałaś, mamo, cześć, no co tam u ciebie? Chcesz śniadanko nam wszystkim zrobić? Jest, śniadanko, ciekawe, czy zobaczy coś na lodówce. Tam mamo podszedł do śniadania, coś przynieść może? Tak, bomba czy coś? O, tu jajeczka chyba na lodówce, wiesz? Nad lodówki, tak? O, tutaj, no, tutaj, zobacz, no. Mamo. O, spadły mi. Zjem na śniadanko same. Co? Nie, zjesz? Czekaj, czy ty chcesz? Ja, mama, je bomby, co jest? Nie, mamo, zostaw to, to nie jajka, to nie jajka.
To nie jajka, mamo, przysięgam ci. Mamo, ty masz bombę w żołądku, no. Co za nubki. To jest bez sensu. Tata, wstawaj, mama ma bombę w żołądku. A mam ochotę na kanapeczkę. Syneczku, przygotujesz mi? No to są nubki. O Jezu, tato, czemu mi kazałeś wyjść na dół? Ja jestem spałem. Chodź, syneczku, wiesz co, musimy pojechać do pracy. Ja ci pokażę, jak pracować. Mamusia, do pracy? Ty chodzisz do pracy? No. Serio? Codziennie zmieniam pracę, ale mamusia zamienić mówiła, że w toalecie musi zostać. Nie wiadomo, czy ale wsiadaj, syneczku. Ja wiem chyba przez to. Dobra. Syneczku, no wiesz, twój tatuś ma własny biznes. Ty bierzesz rzeczy za śmietnika, naprawdę. Co dzisiaj mamy ciekawego? O Jezu, no. Czy szczury, to tak, cała rodzina. Zapoznaj się. Witajcie, rodzinko. Mamo, zobacz, tata przyprowadził 3 szczury ze śmietnika. Wow, ale będziemy mieli dzisiaj wyżerkę. Co, wy je jecie? Nie no, my je adoptujemy i one potem nam przynoszą jedzonko. To są fajne szczury, ale nie wiem, czy to jest dobre, wiecie? Te szczury mogą mieć choroby jakieś, tato. Jest, jak najbardziej. No nie wiem, dobra. Tynku, my idziemy na randkę, ale ty pilnuj szczurów, nakarmię i wykąp. No dobrze, mamo, ja jestem odpowiedzialnym tatusiem, tak. I pamiętaj, syneczku, zero balowania. No dobrze, co ty wyjadasz tam z lodówki, ty, szczurze, ej. Zostaw to, mówię zostaw. Na ręce, raz, dwa, dobra, ty do jedzenia, proszę. To jest twoje żarcie na dzisiaj, wszystko, więcej ci nie dam. Co ty robisz tu, co, chodź tu, jesz McDonalda, proszę. Jedz, raz, dwa, dobra, czy tutaj coś jest w moim sejfie? No nie, ty szczur, no, chodź tu szczurze. Myś jadł to dzisiaj, proszę, jedzcie to wszystko. A ja pójdę sobie pospać. A, poranek, kiedy rodzice? O, rodzice, cześć rodzice! O, siemaneczko, wrócili! Pan chce od nas odkupić dom za 100 robuxów, rozumiesz? 100 robuxów! Co? Chcecie stracić dom za 100 robuxów? Czy chyba was coś boli, no? Kto chce wam to zrobić? Ten gościu? Witam, proszę państwa, chcę kupić was dom za 100 robuxów. No ale to jest skam totalny, to jest skamer, mamo, nie wierz mu, nie podpisuj, nie! Gdzie podpisać? Tutaj tego? Nie, mamo! Tato, a ty to nie podpisuj! Tato, nie podpisuj, proszę, nie! Dobrze, ja też muszę podpisać, oczywiście, już podpisuję. Nie, co za nuby, one sprzedały nasz dom za 100 robuxów. Dobra, przydaję wam 100 robuxów, dziękuję za dom, a teraz wynocha. No i widzicie, co zrobiliście, rodzice? No dobrze, co za nubeczki, już więcej takiej rodziny. No w tym domu są szczury! Ja chciałem dobrej rodziny, w dobry dzień. Czemu to jest helikopter? Czemu tu helikopter leci, halo? Synku, witam, jesteś naszym nowym synkiem. Gajcie, to kim wy jesteście? Czemu macie robuxy nad głowami? Przed chwilą ja byłem z nubkami, a czemu wy macie robuxy i helikopter? Syneczku, jesteśmy rodziną pro i adoptujemy cię i jesteś teraz w rodzince pro. Wow, rodzina pro! To jak moje filmy. Co? Nie wiem, dobra, chodźmy pro. Dobra, wsiadamy do helikoptera. Yo! Czy ty umiesz tym kierować, mamo? Halo! Oczywiście, syneczku. Co jest? Synku, musimy skakać, jesteś gotowy? Ale jak skakać? Pro, co się dzieje? Mamo, przecież rozbijemy samolot, który to jest nam? Dobra. Synku, skacz w tym momencie, 3, 2. Co? 1. Przeżyłem jakim cudem, przecież to było niemożliwe fizycznie. Rodzice, a co z wami? Co jest z tym helikopterem? Jak się zbugował tam? Mama? Tata? No nie, chyba nie udało mi się, pro. Mamo, tato, czy wy zginęli? Nie, syneczku, udało się, tylko z tatusią windą chcieliśmy pojeździć. O ja, to jest prawdziwa prorodzina, tak. Ej, a jak pro schodzą po schodach? No, synku. Ale gdzie? Wow, czy wy skoczy... Czy oni skoczy? Wow, aha, bo tu były schody. Jo, jako prorodzina. Szybko przygotuję obiad i idziemy na misję. O, dobra, spoko. Syneczku, masz tutaj cenie i jedz szybko. Dzięki. No. Jutro misja? Dobra, to ja idę spać szybko. Ej, a gdzie mój pokój, skoro jesteśmy pro? Czekajcie, pokój? Jaki kozacki, dobra, idę spać. Ej, kto gra na gitarze przy mnie? Dopiero co wstałem, tato, Jezu. Syneczku, poranek, promisja, tak jak Musia mówiła. Przestańcie tym grać, no. Syneczku, dzisiaj gramy w chowanego. Jeśli ja albo tato się znajdziemy, nie możesz należeć do naszej rodziny pro. I to ma mieć sens, przecież to tylko chowany jest. No dobra, niech ci będzie, dobra. Czyli ile mam czasu na chowanie się, no? Minutkę, synku, na cały dom. Minutę, Jezus, to jest głupia zabawa, żeby zostać w rodzinie. Ej, to jak ja mam się ukryć przed pro? Ej, czekajcie, czy ja mogę się... Ej, ale mam pomysł. Robimy tak, patrzcie, zdejmujemy to. Robimy tutaj bez ciuchów, okej. I cyk, i sobie jeszcze zakładamy jakieś spodenki. Dobra, cyk, jesteśmy teraz tu i wchodzimy teraz tutaj, okej. Jo, przecież mi nikt nie zobaczy tutaj, no to jest niemożliwe. Dobra. Chowaj dobra, się. Dobra, jestem schowany, okej, nie widać mnie, no nie widać mnie, to totalnie. Synku, gdzie jesteś? Jest rodzina dla pro tylko, synku. O nie,
Jezu, ta kryjówka jest niesamowita. Dobra, synku, podajemy się, nie da się ciebie znaleźć. Dobra, to... mamo, tato, tu byłem, zobaczcie, w tym krzaku, przebrałem się za krzak i... No co, fajna kryjówka? Dobra, synku, to było najmocniejsze na świecie. Dobra, dostaję się do naszej rodziny. A teraz na misję! Synku, twoją pierwszą misją będzie zapoznanie się z naszymi sąsiadami. O nie. Mamo, możemy stąd iść, proszę, proszę, tato, idźmy stąd, ja wiem, kto to jest. Dlaczego wy nam zabraliście naszego syna? Dobra, nie, macie stąd, zabieramy go wam. Jak to chcecie zabrać nam syna? Chyba was coś boli, my jesteśmy rodziną pro i was rozwalimy. Kto rodziną pro? Przecież to jest nasz syn, przecież my całe życie byliśmy. Mamo, tato, ratujcie mnie, bijcie ich, no, proszę. Nie, jaka, co się tu odwala? Ała. A, mamo, pomocy, oni mnie zabrali. Co tu się odwala? Pomocy, tato, no. O, upadł Nubek, dobrze. Ku, nie martw się, wyjmuję pistolet. O, dobrze, tato, dobrze, strzel, proszę. A, jest, trafiłeś ją, Jezus. Porywaczkę. Kolejnie, synu, to były usypiające. A teraz, synku, muszę ci coś powiedzieć. Co, tato? Tato? Lamborghini kupiłeś! To chciałeś mi powiedzieć? Synku, my musimy z tatusiem wyjechać do Bloksburga. Musisz jechać z nami, synku. Do Bloksburga? Przecież ta gra już dawno jej nie nagrywam. Och, mamo, tato, niestety muszę was opuścić, bo ja wolę zostać w tym mieście. Dobra, jak chcesz, synu. Było miło cię poznać. Ciebie też, tato. Byliście fajni. Tam jesteśmy parą prezydencką i szukamy dziecka do adopcji. Dzisiaj wybierzemy się do lokalnego przedszkola. Tak, i szukamy takiego zielonego, idealnego. Pamiętajcie, jesteśmy prezydentami, więc ładne dziecko musi być i miłe i słodkie. O, bez rodziny też jest fajnie. Poznałem kolegę Simonka i za chwilę się spotykamy, ale ja nie mam rodziny. I w sumie to po co mi rodzina, skoro... co to podjeżdża? O, wow, czy to jest prezydent? O kurczę, o, czy on wyszedł do mnie? Stresuję się. Co robisz tutaj tak sam? No, bo mnie rodzina wyrzuciła, wie pan, i... No i... No to zaadoptujemy cię. Co? Nie, żartuję się. Prawda, Halina? Rodzina prezydentów? Czy wy... Co? Nie gadaj się. Jesteś taki słodki, dzieciaszku, naprawdę. Biorę cię tutaj w rączki, chodź tu. W domu będziesz mieć własny pokój i miliony jedzenia. Co? Milion jedzenia? Jak ja w ogóle nic nie wiem. Czy my jedziemy własną limuzyną? Szawila? What the... O Jezu, mamo i tato, uwielbiam was. Jesteście najlepszymi prezydentami na świecie, naprawdę. O, co z tymi ochroniarzami? Oni będą moi? Oni nas będą bronić przez całą dobę. Wow! Ej, to ja będę mieć własnych ochroniarzy i w ogóle. Dobrze, więc to są Edwardy, twoi prywatni ochroniarze. Wybierz sobie któregoś. Co? Ja polecam Edwarda 1. Biorę jego, tak, on spoko wygląda, jakby kogoś chciał... A, dobra, to mamo, po co mi oni są? Idziesz do szkoły, synku. Ej, ochroniarzu, możemy razem wejść? Mnie zbulują, proszę. O, jest! Hej! On wchodzi ze mną do szkoły. Dobra, ochroniarzu, to ja się rozejrzę i zapoznam się. Ale możesz ze mną nie chodzić teraz już? Bez przesady, no. Halo? No nie, no, to jest głupie, no. Ach, dobra, przynajmniej pójdę się z kimś zapoznać. Hej, młody. Cześć, nubku. Ja nie jestem nubkiem, może by jestem. No i co z tego, że ja jestem, he? Trafisz do szafki, co? No, nie chcę, nie, ale czekajcie, ja mam pomysł, chcecie mnie wrzucić do szafki, tak? Halo, ochroniarzu, potrzebuję pomocy. Dawaj ich, ochroniarzu, oni mnie bulują, strzelaj do góry. Dobra, uciekam stąd, co tam się odwala, nie, dobra, uciekam. Spokojnie, nie jestem zagrożony, nie, on strzela z kul usypiających. Dobra, uciekam stąd, nie, ja uciekam. Adoptowała mi rodzina słatów, wojskowych, szpiegów, a szpiegów podglądała youtuberów, także oglądajcie do końca. Dobry, kim wy jesteście? Witam cię, synku, teraz jesteś słatowcem. Słatowiec, witam, jestem do usług. Dobrze, więc zaraz pójdziemy do domu, tylko musisz pamiętać, że tutaj są zasady. Jakie zasady, tato? Omijaj bomb. A, mamo, omijaj bomby? Mamy bomby tak, w domu? To jest czyste. Dobra, pole minowe. Wbijam, a kto to jest? Poznaj siostrę swoją, to jest... O, dzień dobry, pani siostra. A, ona mnie strzela paralizatorem. A, pomocy, ale miło, mamo, ale mi... No, to nie jest miłe. Zostaw go, analiza, masz karę na 10 dni. O nie, analiza, o, ona płacze. Tato, nie musi dawać kary, to moja wina. No nie, to była jej wina, dobra, weźmy do środka. Wow, ale dom fajny mają słotowcy. Ale kozacki domek macie, a gdzie mam pokój, tato i mamo? Tutaj, tu. Tutaj? Ale kozacki, naprawdę. Tylko ja nigdy nie miałem takiego łóżka, bo jestem ogólnie sierotką. Nie spodziewasz się czegoś? Co? Przecież ty, o co wam chodzi? Możecie wyjść z mojego pokoju już, mamo, bo chcę iść spać, może? Synku, porozglądaj się dobrze po pokoju. Dobrze, no, tato. No, dokładnie. Dobrze, mamusiu, to dziękuję. Nie wiem, o co im chodzi. Ej, co to jest? Czy to jest? Nie, muszę ją rozbroić, przecież to jest test, na pewno. U nie, przecież jesteśmy w rodzinie słatów, tu bomby się rozbraja. Dobra, rozbrajam. Cyk, 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 wyjmuję kabelek, dobra. O nie, ona wybuchnie. O,
Dobra, udało się rozbroić. O Jezu! Mamo, tato, co to było pod moim łóżkiem? Ja, bomba, no mówiliśmy, żebyś uważał. Wy to specjalnie postawiliście, czy co? Nie, nie, nie. Swój test. O, to był test na słota. A, jej! Najlepsze lody w mieście. Najlepsze lody w mieście. Wow, kocham lody. Dobra, mamo, to idźmy. Ja chcę lody smurfować. Co, a, coś wybuchło, mamo. O, coś wybucha. Ile wy tu bomb macie, tato? Uciekajmy stąd, to jest najgorszy dom na świecie. Ale rodzina nawet fajna. Dobra, wsiadam do auta. Tylko to nie test, jest już prawdziwy atak na bank. Idziemy szybko. Widzę ich, mamo. Ej, co, ale co my mamy zrobić? My jesteśmy tylko słotami. Szybko. Czekaj, ale to mamy strzelać w nich, czy co? Jest tak? Pierwszy. O Jezu, wy macie jakieś... Ale ja nie mam broni, ja mam tylko bombę. Uważaj. Dobra, już biorę, już bombę mam, mam bombę, mamo. Jak ja idę słabo. Radam się tam, mamo, dam radę. Mega stresujące. Dobra, uwaga, otwieram. O nie, tu się już pali, zobaczcie. Otworzony safe. Ej, czekajcie. Stoją tam. O nie, dobra. Stawiam bombę. Okej, okay. Teraz muszę iść tutaj. Ale tu się pali wszystko. Uwaga. Ej, wy, żołnierze, znaczy złodzieje, wychodzić, proszę, zapraszam. Sayonara. Yeah! Ej, rozwaliłem ich, mamo. Yes, udało się. O ja, jeden znikł, okej. Okay. O, dobrze, dobrze, dobrze. Yes, tato, jesteś ze mnie dumny? Dołączam do rodziny? Może tu wejść, tato, najpierw. Tato, wiem, że nie... Dołączam do rodziny? O, brawo, synku. Oczywiście. Jest, ale mam kochaną rodzinę, naprawdę. Ja takiej bardzo dawno nie miałem, naprawdę. Dobra, a teraz wracamy do bazy. Jest. O, czemu jesteśmy na górze policji przy helikopterze? Słuchaj. My musimy lecieć na bardzo dla nas ważną misję, a wiemy, że nie chcesz opuszczać Brookhaven, więc no, lecimy bez ciebie, ale oddamy cię do lepszej rodziny, okej? Okay? Nie! No, mamo, puszcza mnie najlepsza rodzina w całym w ogóle Brookhaven i teraz ja co mam zrobić, rodzice, no? Wylecicie? Halo? Lecimy! Do kogo mnie zostawia się chociaż? Powiecie mi... Zobaczysz później, przyjdą po ciebie! A, to ciekawe. To do widzenia, rodzino! Fajnie się żyło! Fajnie się rozbrajał bomby. Dobra, straciłem rodzinę, ale dostałem pod ten adres, że mam tutaj przyjść po nową rodzinkę i trochę się stresuję, wiecie, bo pierwszy raz będę szedł do rodziny wojskowej, czy coś tak. Ej, to jest nowa rodzina! Wow, ile osób jest w tej rodzinie? Dzień dobry, witam. Witamy. Dzień dobry. Ej, czy ona strzela? Kim wy jesteście? To ty miałeś być tym wojskowym, którym dostaliśmy informację? Tak. Dobra, idziesz szybko po mundur za mną. Jaki mundur? Już idę, tato, przepraszam. Już do szeregu, albo będziecie mieli do zrobienia 20 pompek. Co? 20 pompek? Przecież to jest rozbój w biały dzień. Dobra, szereg, szereg, szybko, szybko, szybko. 20 to jeszcze mało, syn. Co? To jest mało? Dobrze, a ty idziesz ze mną, szybko. Dobra, już idę, tato. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, tato? Masz to swoje miejsce, będziesz się przebierał teraz. Bierz mundur. Co mam mundur? Wciąż ja nie jestem. Aj, no dobra, szybko przebieram się, szybko, zanim mnie tata pobije. Dobra, założę takie coś, wyglądam jak policjant. Proszę pana, już skończyłem. Tato. Co to jest? Już nie jest z policji. Ale może być, proszę, bo innego nie miałem. Oj, w szafie. Dobra, ale musisz kask. Jest. Kask? O, dobra, już zakładam. Jaki by tu kask wziąć? Rowerowy na przykład? O, ale maska, to jest kozackie według mnie. A pana? No dobra, już ci pozwolę, teraz musisz broń wziąć, chodź do zbroi. Dobra, idę do broni. Pluwa, dzięki, tato, bardzo fajna, naprawdę. Dobra, teraz do szeregu. Do szeregu, dobra, już biegnę, tato, już, witam, witam dzieci, witam panie Ruskacz i wszyscy. Dobrze, tato, co mam robić? Idę do fryzjera. Obcinamy wszystkim włosy, po kolei, za mną do auta. Idę, tato, się, wow. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ej, czekajcie, czy on powiedział, obcinamy włosy wszystkim? Nie, chyba tak nie powiedział, dobra, wchodzę. Dobra, wybiegamy wszyscy, raz, dwa, raz, dwa. Już biegnę, tato, szybko na musztrę. Dobrze, stoi pierwszy, ja idę pierwszy, dzień dobry. A na jakie włosy mi obcinasz, tato? Nie będziesz miał włosów, żadne. Co? Czy, co ty gadasz? O, zaraz, teraz pięknie. Nie, teraz jak ja wyglądam jak nubek, który nie kupił włosów. Mamo, czemu mi to zrobiliście? Synek. Co? Piękny synek, chyba nubowski synek. Prawdziwy prędzej. Wojskowy. Daj mi spokój, mamo, bo to naprawdę już mam dosyć. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Dobrze, tato. Dobrze, jeszcze długo. A, to jest mój pierwszy trójkąt od paru dni. Jeszcze 30 zostało. Dobra, już robię, tatusiu. Dobrze, że... O Jezu, nie chcielibyście być na moim miejscu, naprawdę. Dobrze, a więc teraz robimy test z broni. Każdy broń. Dobrze, każdy broń. Gotowości. Tak, jest, mam broń. Tato, co dalej? Dobrze, niebieski za mną, pokażę ci, jak się strzela. O, niebieski, ale masz farta, będziesz mógł sobie postrzelać. Dobrze, a więc strzel w ten płot. O, strzel w płot, dokładnie. Strzelaj, dawaj. A, dostałem! Nie we mnie! A, tato, on we mnie strzelił. Co ty zrobiłeś, no? Strzelać nie umiesz. Ała, zawieźcie mnie do szpitala. Uznajmy, że to jest test bólu. Bierz go szybko, Marela. Proszę, pomocy. A, zaraz zginę. O Jezu, Jezu, naprawdę. Dobrze. Nie, będzie dobrze, dostałem kulką. Jestem lekarką na wojnie. Pani była lekarką na wojnie, to niech pani idzie. Spokojnie, o nie, tata odkrył w ziemi.
Dobra, wyciągnij go, biegnij, biegnij, mamo, dawaj, proszę. O, co dalej, mamo, co wy musicie zrobić? Bierzemy go na stół. Nie, proszę. O, jeju, co się dzieje? Mamo, dobrze, tata? Koniec, Riku, wciepiłem ci jakieś rzeczy z tego samochodu metalowego i masz teraz... Czekaj, czy ja mam robotyczną rękę? Czy ty to wyjąłeś z tego samochodu, który się właśnie pali i nie ma kół? Dokładnie, ale spokojnie, mamy jeszcze jedno auto w zapasie. Tato, ale ja jestem półrobotem teraz, to co to ma znaczyć w ogóle? No, będziesz mocniejszy. Mocniejszy, czyli mogę strzelić dokładnie, teraz w tatę? Dokładnie, chodź, idziemy do auta nowego. A, dobra, mamy tym jechać teraz do domu z powrotem? Dokładnie, wsiadaj. No nie wiem, co to za zasiała. Tato, to nie działa w ogóle to auto. Działa. Jedzie, działa. Na jednym nie. kole. Co to jest? To jest mocna furmanka. Brat tu, chodź. Dobrze, za tą rękę robotyczną dam ci dzisiaj odpoczynek, więc dziękuję, tatusiu. Ty idziesz spać, ja idę trenować. O, jak dobrze. Pierwszy raz mogę sobie pospać w moim pięknym łóżku. Ty, dzieciak, idzie z nami, twoich rusów nie ma, idziesz szybko. Ej, co jest? Czemu tu są? Szybko. Kim wy jesteście? Halo? Szybko, nie mamy czasu. Ej, halo, zostawcie mnie, co się dzieje? Tato wojskowy. Mój tata jest wojskowy, on was zastrzeli. No nie, gdzie my jedziemy? Czy my jedziemy? Kim wy jesteście w ogóle? Jesteśmy rodziną szpiegów. Rodzina szpiegów? Co to znaczy? Czyli wy podglądaliście mnie przez cały dzień? Będziesz z nami podglądać youtuberów, a potem ich okradać. Ale mamo, ja chciałem tamtą rodzinę, ona była a nie, w sumie to była gorsza od tej. Ale jak to podglądać youtuberów i ich okradać? O co chodzi? No, czekamy aż widzą. O nich wam chodzi? Dokładnie. O ja, ej, dobry plan nawet. I co, będziecie ich okradać? Mhm. To już nie jest aż tak fajne, ale no dobra. Słuchaj, przebierali się w nasze ciuchy. Albo cię wyrzucimy z tej rodziny, czyli szybko. Czyli mam takie, wiesz, takie ukryte, nie? I w ogóle tak, takie... Tak, nie, za krzaka musisz się przebrać. Za krzaka? O, przebrałem się już za krzaka. Dobrze, czy nie? Dobrze, a teraz weź lornetki i zobacz, co oni robią. Lornetka. Patrz, ma iPhone'a, bogata pewnie. Wow, ej, jak jest bliska ich widzę. To tak działa lornetka, nie? Dokładnie, o, patrz, śmieją się, oni nagrywają filmik na YouTube'a. Dobra, czekaj. TikToki robią pewnie. A, TikToki, rozumiem. Dobra, idziemy do nich, mamo? Tak, idziemy. Ej, czekaj, mamo, stań w miejscu. Jaką masz dużą głowę teraz. Dobra, słuchaj, chowaj się. Musisz przejść przez te drzwi i chowaj się w krzakach w domu. W krzakach, dobra. My idziemy na górę. Ej, dobre to jest, ja się tu mnie tu nie widać w ogóle. Tak jakby w ogóle mnie nie było. Dobra, wchodzę na górę. Ej, kozacko, u nie, ona to nagrywa. Krzak, szybko. Dobra. Nie widziała mnie, ale fart. Dobra, idę tędy. Ej, właściwie co ja mam ich nagrywać? Kamerę przed 5 lat jakąś słabszą, ale mogę ich nagrywać, dobra, nagrywam ją, jak coś to w krzak wchodzę. Dobra, na luzie, tata mnie widzi, ej. U nie, dobra, tutaj w tego krzaka, idealna skryjówka. W ogóle mnie nie widać, zobaczcie, taka kamera sama. Ale kozacko, jak będę mieć dużo materiałów, nie? Co tu się dzieje? Czy oni wychodzą z domu? Oni wyszli z domu, słyszysz mnie? Słyszę, bierz szybko safe, bierz! A, dobra, safeik, gdzie safeik? Czekaj, gdzie safeik? Ustawione, klik! Wybuch jest, mam kasę, uciekam, mamo! Uciekam, mam 100 dolarów! Ło! A, moja noga! Mamo, gdzie ty jesteś? Do autobusu, szybko! A, dobra, do autobusu, dobra ucieczka, dobra, kryj kamuflaż, bardzo dobry. U mnie tata, dobra. Jedziemy, mamo, udało się! No dobra, nie chcę adoptować, no po prostu epicko, no. Ej, a co tu stoi? O, dzień dobry, pan sprzedaje truskawki? Nie, popity, chcesz? Co to jest popity? To jest taka zabawka. No dobra, w sumie to są... Za darmo. Za darmo? Nic w życiu nie ma za darmo, to jakim cudem? O, hej! A, co to mówi? Weź to, ja uciekam, zwijam biznes, dobra! A, co jest? Jesteśmy twoją nową rodziną, tylko nas nie pstrykaj, bo nienawidzimy tego. Jak pstrykaj? A mogę was... O, kulka. Pstryknąłem go! Mówiłem, żebyś tego nie robił! O Jezu, dobra, ja jednak ich nie chcę, mogę zwrócić... gdzie? O nie, zawinął biznes. Dobra, nie pstrykaj nas, to będzie dobrze. No dobra, nie będę już was pstrykał, przepraszam. Dobra, wsiadajcie, zabiorę was. Właściwie to gdzie wy mieszkacie? Czy w ogóle mieszkacie gdzieś, czy coś, skoro mówicie? To właśnie nasza willa. Co? Wy mieszkacie w willi? What the? Ej, nie wierzę w to. Na czym wy zarabiacie? Ten rynek jest bardzo dziwny. O Jezu, serio? Chcą was kupować, ile zarabiacie? Dobra, siadajcie. Halo, usiądźcie, ruszcie się. Nie możemy, musisz nas podnieść. Nie ma, co tu chodzi w ogóle. Te pomysły na rodzinę są mega dziwne. Gdzie jeden wyskoczył? O nie! Daj nam jedzenie, bo nie mamy energii. O Jezu, nie mają energii, sorry rodzice. Już właściwie to... jesteście mniejsi ode mnie. Dobra, dam im batona energetycznego. Nie jecie? O Jezu, co ja mam im dać? Co? Na grilla. Mam czas rzucić na grilla? Serio? O Jezu, dobra, spróbuję. Okej. Yes, są! Okej, uwaga, odpala. Ale nie nas, tylko jedzenie. To, co powiedzieliście?
Fajne, jutro stapiamy się, weź nas! Sorry, no powiedzieliście na grilla, ja nie rozumiem. To karmić, proszę, dla jednego tutaj mamy mleczko, dla drugiego... dla drugiego mleczko jak dzieci normalnie. Jest! Wstają! Epicko! Ej, czy ja słyszę jakieś dzwonki? Ej, słyszę dzwonki! Co jest? O nie, to tiktokerzy, którzy chcą nas dotykać! O co chodzi? Nie wpuszczaj ich, oni nas nigdy nie dostają, będą nas dotykali cały czas! Mam nie wpuszczać ich? Halo, wpuśćcie! Widzę, że macie jedyne popity na rynku! To są tiktokerzy, o nie, wchodzą tu, uciekajcie! Szybko na górę! Za mną, tędy jest wyjście jakieś! Dobra, tędy? O, okej, chodź, gdzie jest tata? Chodź! Ja nie wierzę, że do zabawki mówię tata po prostu. Dobra, przebierz się szybko za popitę, dawaj! Dobra, przybrałem się, czy taki spoko? Wyglądasz jakby jakiś dziwny popit, ale dobra. Dobra, wychodzimy, dawajcie, chyba już poszli sobie. Tak, poszli, dawajcie, jest już noc. Całą noc czekaliśmy. Synku, uważaj, nie wychodź tak prędko. Jednak tu jest! Pomocy, rodzice! Zostaw moje dziecko, oddawaj je! Właśnie, zostaw mnie! Pomocy, no, co za gościu! Puszczaj mnie, człowieku, puszczaj! Ostra, zobacz, kupiłem popita! Skąd ty wziąłeś to pieniądze, dawaj go! Przestań się kłócić o mnie, On jest mój! Nie, mój! Ej, zostawcie mnie, dobra, ja uciekam wtedy, szybko do sejfu, dobra, wbijam, okej. Okay. Nara, nubku, dobra, zamknąłem. I chodź z mojego sejfu, no. Złoni tu chodzą, pomocy, on chce mnie klikać. Dobra, wysadzamy ten sejf, siostra, 3, 2, 1. No i co, będziemy klikać dalej. I co to jest w ogóle za, to jest tak bez sensu. Rodzice? Puszczacie go, raz, dwa, raz, dwa. A co tu się dzieje, czy oni strzelają? To były tylko usypiające kule, spokojnie. O Jezu, już się wystraszyłem. Ale fidget spinnery to jest martwa zabawka, już ich nie kupuję. Oni chcą znowu wrócić na rynek, musimy ich rozwalić. O Jezu, czy wy na pewno chcecie... Ten scenariusz już nie ma sensu. Dobra, wchodźmy. Czy na pewno... Wyjmij broń! Wyjmij broń, o Jezu! Dobra, to będzie moja pierwsza akcja ze strzelaniem. Okej, oni tam są. LOL, serio! LOL, co tu się odwala? Halo, czemu weszliście na teren fidget spinnerów? To nasza ukryta baza. Teraz za to zapłacicie. Kręcę, nie obcinanie głów! Jak oni się kręcą! Obcinają głowę, uwaga! Strzał! Uwaga, jeszcze ten żółty niebieski! Strzał! Jeszcze żółty! Strzał! Proszę, my chcemy wrócić na rynek, jak normalne fidget spinnery. Tato, co robimy, mamo? Strzelaj! Strzelaj! Chcesz z nami zostać na całe życie? Wiecie co, po tej akcji chyba już nie chcę. No to musimy cię zabić, przykro mi. Nie, pozwolę na to, nara, nubki. Nara. Dobra, uciekam stąd, ja ich zamykam tutaj, nara. Cyk tutaj młoteczkiem, cyk tutaj siekierą, trochę tym. Dobra, już jest gotowy. Kurczę, chciałbym, żeby chociaż raz mi się poszczęściło z rodziną, serio. Ej, a może wrzucę po prostu do fontanny do larka? O, proszę, dajcie mi dobrą rodzinę, proszę. O, hej chłopcie. Nie, to tylko nie Janusz. Hej chłopcie. Dzień dobry, czemu wy się kupicie w fontannie jak jakieś nubki? No ogólnie my jesteśmy syrenkami. No i nie możemy wychodzić z wody, chyba że dasz nam wiaderko. Ja zadoptujecie mnie, ja zawsze chciałem być syreną. Chciałem pływać i w ogóle. To daj nam wiaderko, dobra? Już się robi. I hop. Biorę was, dobra. Nie, proszę, my się dusimy. Co, jak to? Przecież nie jesteście nad wodzie. Dusimy się, bo musimy być w wodzie. Co, musicie? No tak, bo syrenki muszą. Dobra, przepraszam. Dobra, tato, czekaj, weźcie tutaj. Czekaj, no nie, sorry. Oni się duszą, dobra. To pomóż mi. Już, czekaj, konewką, wystarczy konewka. O nie, woda się skończyła, dobra. Wiaderko, okej, to tutaj pod ciebie, dobra. I gaśnica. Wstawajcie. Dobra. Dziękujemy ci, synku, chwilę pożyjemy sobie tak. To spoko, a jako kto pracujecie? Pracujemy jako ratownicy. Ratownicy, epicko. A tu jakieś dziecko się chyba topi. To dziecko się topi, jakaś dziewczynka. Ja teraz mam przerwę. No co za Janusz, dobra. Dobra, ja ją idę ratować. Ja nawet nie umiem wpływać, dobra, podejdę tędy. Chodź tutaj, topię się. Nie, to był głupi pomysł. Dobra, wyskoczę. Jezu, uwolnię. To ona nie oddycha, co mam robić? Spokojnie, przerwę mam. On ma ciągle przerwę, dobra. Już wiem. Dobra, 30 uściśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy.
Błagam, że jeszcze raz 32 wdechy. Afu! Afu! O, dziękuję ci, zbawicielu, dziękuję ci. O, nie ma za co, wstaniesz już? O tak, super, uratowałem dziewczynę, ale epicko. A ty, tato, tylko byłeś na przerwie nubowskiej. Przerwę mam, nie mów nic do mnie. Zobacz, podchodzisz tutaj. No? O, tato! Co jest ze mną? Halo! Tato! A! Co wy zrobiliście? Pomocy! Dobrze ci idzie! Ale tato, ja nie mogę przestać! Co jest? Czemu ja? Tato, nie mogę przestać lecieć! Spokojnie, mamy przerwę, Karen! O nie, na przerwę se poszli, a ja tu umieram! Ja dolecę do kosmosu! Co jest, Brookhaven? Wytłumacz to! Czemu tego nie usunąłeś? Dobra, wyjmę gasicę, może po... Nie, nie, nie! Ała, ale przywaliłem! Dobrze, synku, jak masz, odkręć korek w basenie i wszystko wyleci! Co? Odkręć korek w basenie? Muszę... Dobra, odkręcam! Dobra! Cyk, odkręcone, mamo, ale po co i tato? Synku, za 10 minut całe Brookhaven zostaje zatopione dzięki tobie. Co? Nie, tylko nie to! Aha, czemu tam jest rekin? A, on też wypłynie i będzie próbować nas zjeść, to uciekajmy. A co, rodzice, co ja narobiłem? No nie, co, jest jakieś wielkie tsunami, leci na Brookhaven, rodzice, co ja mam robić, halo? Latujemy szybko! A, nikt się nie spodziewał, że po odkręceniu korka będzie wielkie tsunami. Dobra, spadajmy stąd. Wiesz to, tato, ja stąd spadam, idę na nowe Brookhaven. Nara! Szukanie rodzin jest takie ciężkie. Zrobię to, co mam jedyny talent, czyli zaśpiewanie Avocados from Mexico. Avocados from Mexico, Avocados from Mexico, zawsze boom, Avocados from Mexico. Tego nikt nie słucha. Jeju, to było przepiękne. Chydne, kaktus, lód, co to? Papier toaletowy? O, jesteśmy rodziną jedzenia. What? Jestem awokado, siema, piona dla was. Ej, mogę z wami robić to, co robią jedzenie? Tak, my siedzimy na półkach i potem ktoś nas zjada. Ej, to brzmi troszeczkę kozacko, jak kozackie życie. Lecimy na półki. Dobra, stanę sobie tutaj na tej półeczce, bardzo fajnie. Ej, rodzino, to wszystko, co robimy? Tak, to jest dosłownie wszystko. Wow. Papera, papa, kupiłbym sobie co? O, jakie pyszne awokado, kaktus, ebal, wszystko. O, wezmę to. Ale dzisiaj się najem z rodzinką. O, jeszcze papier za mną idzie, dobra, kasuję, cyk i wychodzimy. O tak, dobra, w sumie to nie chce mi się czekać. Zjem was tutaj. A no, no, ale dobre. A co jest, ona zje? Rodzina, to takie fajne? Tak, po to żyjemy, jesteśmy jedzeniem. Dobra, ja lepiej sobie stąd pójdę. Rodzina ze złymi nawykami żywieniowymi versus rodzina małych? Czekajcie. A, mikroskop. Szatu versus rodzina pakerów. Jezu, dawno nie byłem adoptowany. Proszę pani, kiedy przyjdzie moja rodzina pierwsza? Nikt cię nie chce od tygodnia, czekamy. O Jezu, dalej mnie nikt nie chce. Czy to Richard? O ja, to jest Richard z Gambola, siema Richard. Dzisiaj posiedzimy na sofie i pojemy sobie. Przesunajmy, co? Jedzonko, kule jest. O! What? O, potężna rodzina, dzień dobry, szukacie dziecka? No oczywiście, że szukamy, tak co będzie dużo jeść z nami. O ja, dużo jeść, moja ulubiona czynność. Ja, proszę, ja mogę? Słuchaj, zaadoptujemy cię, jesteś taki idealny, masz takie policzki idealne na ponczusie, wiesz? Ja, idealne ponczusie, what? No dobra, jest! A to, a my jeździmy z Sony Ericssonem, ale fajne to autko. No oczywiście, synku, tutaj już mamusia nasza czeka i jedziemy do domku. Ale koza, czy ty jak czy ty jak usiadłeś, to się zarwało auto? Coś tu się zepsuło, nie no, syneczku, to autko jest jakieś wadliwe. Właśnie, wadliwe auto, a masz! A, o nie, podpaliło się, tato, spadajmy stąd. Uciekaj, nie możemy zmarnować jakiej okazji, proszę, musimy coś zjeść. Ło, nie, czy wy używacie ognia z... Ej, to w sumie, to jest troszeczkę nie... Nie, nie róbmy tak, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ale położę tu kulę mięsną, dobra. A, tato, przecież ten ogień jest jakiś zanieczyszczony, spadajmy stąd. Rodzice, czy wy mieszkacie w bunkru? Oh my god, czy to... O ja, co to jest, tato? Kalafiory i pomidorki. Wow, kalafiory i pomidorki, uwielbiam nie, w sumie to tylko pomidorki lubię. Ło, dobra, co mamy tutaj? Ło, ale kozacko. Tylko pewnie jesteś głodny, wiesz co? Wezmę zapasy jedzenia na cały rok. What? Na cały rok? Spiżarnia, tutaj mamy rzeczy na cały rok. What? Spiżarnia, ale kozacko. Dobre nawyki na żywieniowe, na. Dobrze, syneczku, więc mamusia przyniosła tutaj cały stół jedzenia. What? Ale kozackie. Dobra, o Jezu. Synku, ale jeszcze zostaw miejsce na deserek. Na deserek, ale dużo pizzy. O Jezu, to troszeczkę chyba niezdrowe. Powinniśmy jeść zdrowsze rzeczy. Ale dobra, jeden raz. Ale dużo jedzenia. A, nie wytrzymuję. Tato, kiedy deserek? Deserek. No tutaj jest. What, ile cukru? O Jezu, ale to było fajne przez chwilę, bo potem cukier robi złe rzeczy. O Jezu, mamusiu, ale się obja... chyba mi brzuszek wyrósł, ale to fajnie. Nie powinniśmy wstydzić się swojego ciała, jeżeli to akceptujemy, co nie? A, jeszcze to sobie zjem troszeczkę.
to był bardzo mądry przekaz. Tatuś ma tutaj czekoladkę dla ciebie. Albo nie, o, jeszcze czekoladki, tak, w nagrodę za to mądry przekaz. O Jezu, tato, wiesz co, ale złe odżywianie również nie jest zdrowe, bo to jest bardzo... O, w sumie kto by się tam, zjem sobie jeszcze burgerka na noc. O Jezu, ale mi się chce spać, jestem taki obciążony. Żeby ci się dobrze spało, żebyś miał świetny sen, jedz sobie jeszcze jednego burgerka. O tak, czekoladka na noc, to jest bardzo mądre, wcale nie będę teraz pobudzony. O, jeszcze tutaj sobie zjem to, o, torcik nad... O Jezu, mój brzuszek, o. Dobra, tak serio to udawałem, że to mi smakuje. To jest ohydne, złe odżywianie się nie jest fajne. Leczku, dzisiaj z mamusią jedziemy do sklepu po limitowaną czekoladę. Ale tato, mieliśmy 5 metrów do tego sklepu. Czemu jechaliśmy zamiast iść, no? Syku, no nie, są kolejki do sklepu. Znowu się nie uda i zdobyć. Nie zdobędziemy czekolady składu ekipy. Ej, czekaj tato, ja mam pomysł. Dobra, wiem którędy, dawaj za mną, mamo. Chodźcie tędy, patrzcie, mam sposób, żeby przejść tędy, co nie? Okej, czy to będzie przed kolejką? Tak, patrzcie, teraz wchodzimy tędy. Okej, i jesteśmy! Synku, jesteś najmądrzejszy! Syneczku, czekolada ekipy i ty o, jesteś super! O, ale dobra, nam zjemy, o, jeszcze więcej! Jedźmy wszystko! O, ale polewaj, dobra, o Jezu, dobra, ojeju, ale się najadłem kolejny raz. Ale w sumie to się czuję, o Jezu, troszeczkę przepełniony. Czuję jakbym wybuchł zaraz. Dlaczego? Nie wiem właśnie, halo, mamo, mamo, chyba się rozchorowałem, wiesz. O Jezu, chyba od tego złego żarcia, wiesz. Nie, na pewno musisz jeść więcej. Nie, mamo, nie. Halina, zabierzmy go do szpitala, to faktycznie źle wygląda. Tak, to chyba to będzie dobry sposób, nie? Ale Halinka, weź burgerkę dla niego, bo się rozchoruje. Nie, żadnego burgera, ja już nie chcę jeść niezdrowo. Fajnie by było być większym, ale ja już nie chcę niezdrowo jeść, mamo. O Jezu, już mi lepiej, proszę pana, dziękuję. Państwo rodzice, jesteście bardzo nieodpowiedzialni. Takie jedzenie jest bardzo niezdrowe. Może jeść dużo, ale nie takie niezdrowe rzeczy, no. No wiem, panie, przepraszam, ale ej, synku, bo jak jechaliśmy, to kupiłem ci burgerka. Nie, ja już nie chcę więcej burgerków. Ja odchodzę od tej rodziny, ja rozumiem. To... Proszę pana, niech pan lepiej stąd wyjdzie, bo to jest naprawdę żal.pl. O Jezu, zła. Młodzieńcze, wstawaj. Co to za mały skrzatek, Siemka? Ale tylko nie mały skrzatek. Zobacz, to jest twoja nowa mamusia, jest nowym tatą. Hej, synku. Czekajcie, czy jesteście takie małe skrzatki? O ja! Czemu ty masz brodę? Ale to jest serio świetne, tak na przykład z mamusią mieszkamy w dziurze i jemy same zdrowe rzeczy. What? Rodzice, skoro jesteście tacy mali, to co niby robicie inaczej niż reszta, he? No synku, zobacz, tutaj jest nasz domek, tam biegamy, jemy i wszystko. Ale epickie, czekaj, czy tu... Możecie się tu przecisnąć. Tato, wpadłem. Wow, gdzie jestem? Ej, czy tu jest... Tu jest ukryte przejście, ale kozackie. O, mama spada. Mama tylko idzie zrobić pranie. Serio? Dobra, rodzice, bez żartów, jestem równy z wami. I co, gdzie wy w ogóle mieszkacie? Dobra, syneczku, uwaga, słuchaj mnie teraz uważnie. Nasz dom, syneczku. Czekaj, ale tu jest napisane jakieś Mati. No bo my mieszkamy w codziennie w innym domku i chowamy się po pralkach. Mieszkacie w cudzym domu? Omega. Czekaj, to chyba jest nielegalne, ale w sumie jak was nie widzą. Tato, czy my mamy się skradać? Serio? Tak, synku, teraz szybka metoda do pralki. Jedzenie. Ej, do pralki? Wy macie tu kryjówkę na całą noc. Ej, tu możecie spać. No nie wiesz, że mama się zmieściła tam. Mamo, zamknę cię. Tato, to się kręci. Synu, wyłącz pralkę, nie dobra, to! Dobra, wyłączam! Dobra, włączyłem. O Jezus, ej, fajny macie ten domek, serio, taki skromny, ale fajny. Jeszcze wyjadacie z lodówki, ale pyszne. Goferki, ale fajne. O, syneczku, a tutaj jest suszarka do ubrania, jak chciałbyś potestować. O, mikrofala. O ja, ale słodki piesek, czemu on tu przyszedł, tato? Ponieważ to jest nasz środek transportu, syneczku. Nie, czy ten piesek nas pod... Ale kosłodziutki, dziękuję ci, piesku. O, wow, tato, on jeździ. O, piesku, a nie jest ci za ciężko? Nie jest, jesteś bardzo lekki. A, no tak, bo jestem dzieckiem. On jeździ, wow. Wow, ale kozacko. O, syneczku, uważaj tylko, bo on się może zmęczyć. Dobra, spokojnie, dam. Nie, czy ten piesek biegnie? Gdzie on biegnie? Nie, piesku, nie, tam nie. O nie, on biegnie na dachu. O Jezu, co to żeś narobił, piesku. Ale teraz ja ci pomożę, już nie. Ej, tatusiu, dlaczego jesteśmy przybrani w takie stroje? Syneczku, wamujemy się tutaj do sejfu, bo jesteśmy mali i nas nie zauważą. Nie, ale tato, do sejfu. Dobra, może wyjdę, dobra, okej. O Jezu, on ogląda, szybko. Ej, serio, jesteśmy jak skrzaty, on nas nie widzi, czekaj. O, tu jest safe, jak to otwieramy, tato? Synku, z przytupem! O, żeś ty! Dobra, bierzmy kasę, szybko! Mamy kasę, tato, spadamy? Dobra, ale spadajmy, szybko. Ej, on nic nie słyszał, co jest, jesteśmy tacy mali. Dobra. O, super, odszedłem od tamtej rodziny, bo oni mi, wiecie, kradli i w ogóle nie... kto to tam stoi?
O, to co chcieliśmy. Dawaj, Halina, biegniemy do niego. A, kto? Nie, proszę, zostawcie mnie, pakerzy. A, oni chcą mnie pobić, bo jestem za innym klubem pewnie. O nie, dobra. Ty, dzieciaku, chciałbyś być naszym... dzieckiem? Czy chciałem was... Pewnie, a co to jest 100 kilo? Ej, wy tu 100 kilo trzymacie? No pewnie, ale to tak na rozgrzeweczkę tylko. O, tak. O, ty podnosisz 100 kilo na... Lol, ale kozaki z was, serio. Ej, a mogę też podtrzymać na chwilę? Próbę popróbować. O, dobra, czekaj, trzymaj, syneczku. O, ała, moje ręce, złamie ręce. O, ła, tato, o. Wiesz co, oddaj tatusiowi lepiej. O, oddam ci lepiej, ała. Syneczku, biegnij, biegnij. O, nie słyszysz, siemaneczko. Co mam być wysporu? 100 kilo już podnoszę, mamo, daj radę. Jakie cudem ja to daj radę? Świetnie, świetnie. Dobra, jem, a masz, mamo, ja chyba przypakowałem. A, ja, Jezu, jakie to jest ciężkie. A, podnoszę to. Ja. Tylko jestem z ciebie dumna, masz pierwsze mięśnie. Teraz musisz szybko do szkoły. Do szkoły? O tak, nie zapominajmy nigdy o nauce. Halo, ej ty, gościu. Słucham, tak? Czego by pan chciał? A! Oddawaj kanapki, wskakuj do szafki. Jestem szkolnym bulerem, czyli znęcam się. Czekaj, kanapki. A nie, czekaj. Ja teraz jestem silny. Ja już nie będę dać kanapek. Co ty sobie wyobrażasz? A masz. Nie będę się nade mną znęcać, no. A, i nie znęcę się nad nikim w tej szkole. Wracajmy do szkoły, znaczy do domu, tato. Dobra, syneczku, tylko wyjdę na tę ulicę, aby sprawdzić, czy jest na pewno. O, to dobrze, nie? Wejdźmy. A, co jest? Nie, tato, bus, czemu? A, co to jest? A, helikopter, skąd to się... Czemu wszystko w tatę wjechało? No, pani dziecko przyszło tutaj urodzone, Co, moje dziecko naprawdę, przepiękne jest, mama, jakie złote. Mama, urodziłem się, hej, usiadłem, proszę, złoto dla ciebie. O, dziękuję. Synku, ty już umiesz mówić w takim wieku, co jest? W ogóle umiem obliczyć, ale będzie koniec świata. Upuścił mnie pan. Mama, tata. O, to chyba nasze dziecko. Tak, my to Nubki Pro. What? Oczekiwania versus rzeczywistość. Ej, rodzice, a czym się zajmujecie w ogóle? Podglądamy takich ludzi, jak tam na przeciwku zastrzą największe gwiazdy w Brookhaven. What? Ej, to gdzie my mieszkamy? My w ogóle mieszkamy w najlepszym domku. To jest moje oczekiwania, serio. O ja, ej, oni się całują. Ej, mogę robić im zdjęcia, mamo? Tak, rób. Cyk. O nie, tak chyba się nie powinno robić, ale dobra. Wrócimy to do telewizji i zarobimy miliony, dobra, cyk. Dobra, synku, masz misję bojową. Idziesz do nich w domu i musisz im zrobić foty. Jezu, to będzie ryzykowne, serio, foty? Dobra, wbijam tutaj. Okej, po cichu. Okej. Dobra, czy oni stali w tym pokoju? Co jest? Jezu, to jest mega ryzykowne. Dobra, mam tu kamerkę. Jezu. Dobra, nie widzą mnie. Dobra, nie ma szans, żeby mnie zauważył. Co jest? Ale mamy epicki outfit. Dobra. Wyglądam jak kwiatek. Ej, Marinette, słyszałem. O nie. Halo, ochrona. O nie, co ja narobiłem? A ten kwiatek w ogóle był podlewany? Synku, uciekaj! O nie, dobra, mamo, uciekam! Halo, co to jest za małe zielone coś? Pomocy, rodzice! O, dobra, mamo, mam nagrania. Nie wiem, czy to było takie fajne. Rodzice, czemu my mieszkamy w przyczepie? Synku, nie narzekaj, bardzo fajnie. Ej, co jest, czemu wy tak chodzicie jak nubki totalne? Ja się boję troszeczkę tej rury. Co jest? Dobra, spadam na górę. Po prostu nie do wytrzymania jesteście, rodzice, serio, no. Dąż naszego pociągu, synku. Co jest? Może powiemy ci, gdzie pracujemy. My pracujemy jako nikt, nie mamy pracy. O, serio. A tu się nie dziwię, dlaczego w przyczepie mieszkamy. Czy my jeździmy na koniach, jak takie prosy? Ja cię kręcę, no zamiast auta mamy konie. No po prostu epicko. Synku, ale pokażę ci coś jeszcze lepszego, chodź. Aj, skaczemy, czemu my skaczemy tu? Latający koń. Ej, rodzice Nubki mają fajne zabawy. Pierwszy dzień w szkole. Co jest? Czemu kasą mi rzuciacie? Ziomeczki, siemaneczko. Mordeczko, ty jesteś tiktokerem. No tak, jestem tiktokerem, youtuberem i shorterem. Szkoła jest najlepsza, Ej, mogę zdjęcie, stary? Pewnie, bierzcie sobie zdjęcia ile chcecie. Rektorko, dzień dobry, czy mogę chodzić do tej szkoły już? Pewnie. Co ja dostałem? Co to jest, pani dyrektorko? Szóstkę, mój młodzieńcze, szósteczkę za nic. Lol, dostałem szóstkę za nic, wszyscy mnie kochają, idę zjeść wszystko z bufetu, tak, zjem sobie to też i wszystko mogę za darmo. O tak, wbijam sobie do szkoły, wszyscy mnie będą kochać. Dzień dobry. Co ty tu robisz? Nie no, chłopaki, spokojnie. Zostawcie mnie, nie do szafki. Proszę tylko nie to, proszę tylko, moja głowa jest w szafce, no i super po prostu, no.
pomocy. Powinniśmy ci motor na urodziny. What? Motor? Ja, co? Gdzie on jest? Gdzie on stoi, mamo? Mamo, mamo, a, to jest ten? To jest ten? Tak. Jo, a ja nie dosięgam do kierownicy. A, Jezu, ale kozacki. Synku, on się rozpędza do 100 kilometrów. 100 kilometrów? Ła, jak on szybko. O, skaczemy, mamo. Ała, wróciłem ze szkoły, rodzice. A, dziś są moje urodziny. Pamiętaliśmy o tym, syneczku. Mamy dla ciebie coś fajnego. Nie gadaj, kupiliście mi samochód, serio? To nie samochód. Marek, marchewek, to dla ciebie. A, co? Ale to nie wszystko, jeszcze taczkę. O, jupi, mamo, jedziemy 10 na godzinę, ale fajnie, no. Co to jest? Synku, to najlepszy zaraz będzie przed tobą. Nie, rodzice! Aaaa, pomocy! Ojej, mam 0 robuxów. Wszyscy mają parę, a ja... Synku, może ci kupić troszeczkę? O, tak, a może... Pewnie, synku, gdzie to się tu kupuje? O, dobra, podłączam konto. To cyk. Masz 100 tysięcy. Co? 100 tysięcy? What? What? Tato, nie wierzę w to, że ty mi kupiłeś 100 tysięcy. Łato, kupiłem rzecz za 1 000 000 robuxów. Podoba ci się? Mamo, mam Dominusa. On kosztuje 1 000 000 robuxów. Zobacz. Fajne? No wow, naprawdę epicki. Yeah, epicki. Siema, ziomek. Piona, wbijaj tu. Co, mamo, kupiłabyś mi 20 robuxów? Proszę, tylko na jedną koszuleczkę Fireouta. Spoczko, chodź, tutaj się usiądę. Napisało, że nie mam tyle pieniędzy. O nie, mamo, nie jesteś na robuxy, ale to i tak spoczko. Po co mi robuxy? Robuxy nie są w ogóle ważne. Ważne to jest, żeby być szczęśliwym, tak? A, właśnie, syku, mogę pożyczyć 10 robuxów? O Jezu, dobra, masz. I super, zostałem łysy, bo nie mam robuxów. No fajnie. Na 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 na, idę na randkę, bo mama mi kazała. O Jezu, siemaneczko. Ejka, co dzisiaj obejrzymy? Ja preferuję Batmana, bo bardzo lubię Batmana. No spoko. Ja pokazać ci coś? Tędy, idziemy tędy, okej, okay, nikt nas nie widzi. O, gdzie my jesteśmy? Czy to jest twoje ukryte miejsce? Juliet, nie sądziłem, że jesteś taka fajna. No, Fireout, i pokażę ci moją prawdziwą twarz. Co? To ja, jestem bejkonką. No fajnie, dobra, i tak cię lubię. Czemu wyjaś pistolet? Dodawaj wszystkie twoje robuxy, tak naprawdę nie mam tylu robuxów. O nie, to chyba jest oczy. Spokojnie, dobra. Nie strzelaj, bez przesady. No jest super po prostu, no. To jest rzeczywistość. Dałem ci już rzeczy za 1 000 000 robuxów, możesz sobie to zabrać? Tak, dziękuję ci bardzo, teraz wypadł ląd. Fajnie, dziewczyna jedyna, którą miałem ją szukać. Dobra. Mamo, ale ja nic nie zrobiłem, no. Zrobić, ja już wiem, co ty zrobisz. Idziesz sprzedać ten cały dom. Jezu, no i mam karę, fajowo. Miałem wyjść się z Simonkiem. No i super, teraz złożę wiaderko. Kolejne, jaka nudna praca. Dzisiaj na, dwór. O Jezu, sorry Simonek, ale nie mogę dzisiaj, sorry. Mam dzisiaj karę, wiesz? Spoko, pomogę ci. Co? Jo, ale mam kozackiego kolegę. Jak z oczekiwań, ale epickie. Dobra, tutaj, nawet wysprzedam grilla za to. Ziomek, niestety dzisiaj nie wyjdę, wiesz? Dlaczego? Rodzice mi każą sprzątać, pomożesz, stary? Tak, pomogę, kiedyś. To pa, Fajro. Ej, ale nie pomożesz, stary. Wiesz, jak skończysz, pa, pa. O Jezu, super, no i mam słabszego kolegę. Mamo, co kupujemy dzisiaj w sklepie? Bo mam nadzieję, że chociaż na marchewkę nam starczy. Wszystko, co byś chciał? What, wszystko? Czy to jest nowy laptop? Proszę pana, czy sprzedaje pan tego laptopa? Nie, tylko 10 tysięcy. What, 10 tysięcy to mega drogo. Mamo, kupisz to? Oczywiście, poproszę 3. 3 laptopy, epicko. Perepa, biorę sobie do Litoski. Biorę to też, biorę to, jaki pełny koszyk mam, jak kozacko. Wezmę też Coca-Colki troszeczkę, awokado z From Mexico. Mogę też kupić kasjera, mamo? Oczywiście. Jest, mamy kasjera w domu, ale picko. Maćku, dzisiaj kupię ci wszystko, czego zapragnie. Ja chcę wszystko z tego sklepu, jeżeli mogę. O Jezu, to troszeczkę drogie. Tato, ale proszę, to moje wymarzone. Dobra, synku, spadamy stąd. Co? Tato? Ty ukradłeś do Litosy, dobra. O nie, jakie są snupki, co jest? Przepraszam. Dobra, zapłacę mu mopem. Proszę pana, nowy mop, najlepsza jakość. Dobra, proszę. Nie. Nusiu, już jesteś taki dorosły. Wiem, rodzice, pracuję jako prezydent. Wy mi to daliście, dziękuję wam, rodzice. Widzę, że jesteście troszeczkę starzy. Dobra, to ja lecę na górę, idę pracować jako prezydent. O tak, co robi prezydent? Siedzi i nic nie robi, o tak. Nie no,
Nie no, bez przesady. Panie prezydencie, czy mogę panu zapłacić za zamrożenie Brookhaven? Zamrożenie Brookhaven jest troszeczkę nieodpowiedzialne, ale pewnie. Dobra, masz tutaj wodę, dziękuję. Dobra, ile? 100 milionów, dziękuję. A, zamrażaj co chcesz. O tak, pracuję jako fryzjer. O, moi rodzice są już troszeczkę starzy, nie? Cześć rodzice. Cześć synku, jesteśmy z ciebie dumni. O tak, o Jezu, ja dzisiaj sobie podcinam włosy. To jest moja ulubiona praca, wiecie, nie potrzebuję być milionerem. Wystarczy, że mogę obcinać włosy. Uwaga, i cyk, tak jak pan prosił, Naruto. Dzięki stary, to są zarąbiste włosy, dziękuję ci. O Jezu, jestem taki stary, ale wychowałem za to piękne dzieci. Dzieci, proszę, żebyście poszli do lodówki, tak? O, dobra, one się słuchają, są epickie po prostu. A, fajne miałem życie, ale teraz czas odjechać w siną dal i zakończyć moje życie. O, dobra, jestem już starcem, mam swoje dzieciaczki. O, troszeczkę rozrabiają, w ogóle nie są grzeczne, ale i tak ich bardziej odłóż tą siekierę, Stefan! A, i tak ich bardziej kocham niż innych. Dzisiaj zostałem zaadoptowany przez rodzinę sławnych i to było spoko, przez rodzinę kosmitów. To oni zrobili mi to z twarzą! Rodzinę dziwaków, która była najgorsza, bo robili awantury w sklepach i w ogóle. Biedna, normalna i bogata rodzina w dzisiejszym odcinku. No i przeterminowane rzeczy, no wiecie, no i tutaj mamy banana, trochę biednie, tutaj mamy telewizor, który działa. To, tato, dzisiaj są moje urodziny! Tato, mamo! Mamo! On pewnie, syneczku, proszę, kupię dla ciebie iPhone'a. Od iPhone'a? Przecież na nas nie stać takie rzeczy, tato! Ale syneczku, dla wyjątek, proszę! Gdzie ten iPhone? No, tutaj jest napisane, proszę. Richard, miałeś mi kupić telefon, nie papier! No, ale mieliśmy tylko 2 złote na koncie, to co bym nic nie kupić? Tato, ja nigdy nie mam tego, co moi koledzy i wszystko zawsze mam inaczej. Om, nom, nom, nom. Ty troszeczkę brudny, wiesz? Syneczku, zobacz, mam wiaderko, może chciałbyś się nie wykąpać. Nie, 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 nie w wiaderku, przecież to jest woda z kałuży. Nie, tato, zostaw mnie. Nie. Puszczaj mnie! Nie, tato, nie! Puszczaj, macham nogami, żebyś mnie puścił, rozumiesz? Tato, ja nie chcę w wiaderze. Chociaż mamy mydło. Nie mamy, syneczku, ale tutaj cię wodą poleję. To jest zimne, tato, to jest zimne. Dobrze, syneczku, a więc teraz umyjecie jeszcze włoski, abyś nie miał tu. Tylko nie tym, nie mopem, on był wszędzie. A, tato. No proszę. Teraz jeszcze piękny zapach, abyś ładnie pachniał kwiatami, trzymaj. To są kwiaty z ogrodu naszego kolegi. Nie, mamo, tylko nie kanapką, kanapka to nie mydło. Dobra, spadam stąd. No bo, syneczku, wyrzucili nas niestety. O nie, to dlatego, że kupiliśmy iPhone'a, nie powinieneś. Ale nic złego, pojedźcie sobie na desce dzisiaj, syneczku, zobacz. Masz deskorolkę dla mnie, serio, tato? Syneczku, jeszcze nie mam, ale zabiorę mu, chodź tutaj. Nie, nie zabieraj dzieciom deskorolki, tato. Co jest? Czemu deskę. Co jest? Pobił dziecko, żeby zdobyć deskorolkę, no po prostu wariat. Dzwonię na policję, moja mama nas dopadnie. O Jezu, tato, spadajmy stąd, chodź na plecy, szybko. Idziemy, o! Synku. Wow. Dzięki ci za tą deskorolkę. Dobrze, że w sumie to niedobrze, że ukradłeś. Nie powinniśmy kraść, Jezu, no. Mamo, czemu tutaj tak kampimy na tą śmieciarkę? O co chodzi? Synku, to nasz obiad tam jedzie, zobacz. O ja, on będzie wszystko wyrzucać do śmieci, racja. Dobra, czekamy. Mamo, odjechał, raszujemy na śmietnik. Jo, ile śmieci wyrzucił, co jest? O, to jest nasze żarcie, jemy to. Jemy to, nam, 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 nam. Jezu, ile żarcia, przecież to jest pełne całe. O Jezu, aż się najadłem za bardzo troszeczkę. O, mój brzusio. O, ale to było smaczne, smakowite po prostu. Tato, wiesz co, tam były same fast foody, ja bym zjadł coś domowego może, wiesz? Zobacz, co ci znalazłem, włożymy go do kanapeczki. A, to jest szuruch jedny, au, gryzie mnie, gryzie, tato, gryzie. A, pogryz, tato, weź go ode mnie. Richard, zrób coś z tym, szybko. Ja już robię, no to była zwykła zabawa. Mamo, weź mnie do domu, proszę. Dobra, syneczku, wezmę cię, tylko chodź na razie, pożebrzemy o pieniądze, bo trzeba zarobić na mieszkanie. Fajnie, ja chcę PS5, tak. Pieniądze na PS5 się przydadzą. Dajcie na PS4, prosimy, ja chciałem zagrać w Minecrafta na PS4. Albo w Robloxa, o. Ej, mamo, podjechał jakiś w Lamborghini, co jest? Dzień dobry, proszę pana, potrzebujemy kaski. Wy potrzebujecie kaski, tak? Tak, na PS4, proszę pana. Widzę, że pan bogaty jest, nawet fajny, no. Syneczku, dobrze, tutaj mam kaskę, zaraz zacznę ją wyrzucać. Nie dam wam Robloxa, nie dam. Ej, no, czemu nas tak śmiejesz się z nas? Nie, no, mama nawet płacze przez pana, no. Dziecko, a może chcesz iPhone'a? iPhone'a to moje marzenie, proszę pana, ja bym dzwonił do kolegów, no, proszę. Dobrze, proszę, tutaj masz. What, serio? Nie dostaniesz nic, dziecko. Jezu, jaki niemiły pan. Mamo, nie przejmuj się nim, no. Jezu, no, czemu pan jest taki niemiły? Spadaj do fury, a masz. Sayonara, nubku. A, rozwal mu auto, mamo, dobra.
A, dobra, uciekł już. Dobra, synku, chodź do parku, no. O, do parku z mamą, jest, uwielbiam park, na na na. Wow, wow, ale fajnie, mamo, ale nie przestarasz troszeczkę, mamo, a, mamo, my w kosmos wylecimy. Mamo, a, mój brzuch, mnie boli brzusio, o. Wow, mamo, co jest, wyleciałem z huśtawki, wow, wow, dziecko w kosmosie, o, zabawy biednych ludzi są fajne. Dziecko w kosmosie, po prostu super. Wyruszam w dal, wyruszam w dal. Na 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 na. O, tato, tato, znalazłeś tam mieszkanie w końcu. Wow, tato, ale flex chatka, fajna, sam zbudowałeś, serio? No pewnie, syneczku, tutaj wow, jest wejście. Ale pizka, normalnie mamy, mamy lodówkę, która nie działa. Porozwalane, co to jest? To jest wyjście na dwór, domek nawet, w sumie nie ma okien nawet, fajne no. Syneczku, musimy kupić przyrząd dla mamusi, która teraz gotuje. Tutaj masz listę i wejdź do sklepu i ukradnij, kup. Co? Mam ukraść? Serio? O nie, no tak, no nie mamy pieniędzy, ale kradnięcie to nie jest rozwiązanie. Dobra, okej, okay, pójdę teraz tędy. O nie, o nie, o nie, a! O nie, tu ktoś jest. Dobra, teraz trzeba uważać, teraz tędy. Hop, okej, okay, pizzeria, możemy wziąć to, nikt mnie nie widzi. Okej, okay, tato, tato, mam wszystko już z listy. Okej, okay, mam, tato, udało się ukraść, jest! Halo, czemu pan to ukradł? O nie, tato! Proszę go zostawić, on nic nie chciał zrobić. Właśnie, to tata mi kazał wszystko, no. Cykuj się cicho. Dobrze, widzę, że jesteście biedni, daruję wam, chodźcie. Proszę pana, odłożyłem już wszystkie rzeczy, przepraszamy. A wrzuciłby nam pan do woreczka banana? To to, że oddaliście wszystkie rzeczy, proszę, tutaj banan do woreczka. O, dziękuję, proszę pana, dziękuję. Jest, tato, mamy w woreczku banana, mam tutaj. Ej, w sumie dawanie jest fajne, chodźcie, coś wam kupię jeszcze. Okej. Okay. Dobra, chodźmy, tato, on chce nam coś kupić, dziękujemy. Proszę, tutaj wam kupię po iPhone'ie. Tato, słyszałeś, on chce nam kupić iPhone'a. Za co, proszę pana? Jezu, ale pan jest dobry, serio. Tato, mamy tableta i iPhone'a, czaisz to? Synku, a co to jest? Można zjeść? Można zjeść też iPhone'a. Jezu, dziękujemy, proszę pana. Dajcie, to wam coś jeszcze zrobię do jedzenia. Lol, ale kozacki typek, serio. Świeżutki McDonald, raz. O ja, świeżutki McDonald. Om nom 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 nom, ale pyszne, pyszne. O. Dobra, ziomki, możecie kupić co chcecie ze sklepu z mojej karty. Co, serio, ale wszystko. Dobra, się przybieram w to, okej, okay, fire.pl. O ja, ale pizza ale ciuszki. Ale ciuszki, syneczka. Man. O, tato, jak wygląda według siebie, bo ja według mnie spoczko nawet. Lol. My mieszkamy w normalnym domu, ale epicko. Tato, czemu my się do niego w ogóle wprowadzamy? Co, ona pozwala tak po prostu? Wiesz co, syneczku, no to jest mój nowy najlepszy przyjaciel. Sam mieszkamy na kilka dni. Ale epicko. Ej, a kupicie mi robuxy, proszę. Tak, proszę, masz tutaj 10 tysięcy robuxów. What? 10 tysięcy, tato, ty mi nigdy nie kupiłeś robuxów, no. Synku, z zawodu jestem policjantem. Wychodzimy raz, dwa, raz, dwa. A, to już jest pierwsza misja na dniem stroju. Tu jest ktoś, kto może cię zastrzelić, ja idę pierwszy. Ale gościu, weź uważaj się, w ogóle czemu ja z tobą chodzę na misję? Dobra, o nie, strzelają, strzelają, strzelają się, o nie, 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 ziomek, ty nam pomogłeś i umarłeś, nie, nie. Dobra, idę go załatwić sam, mam go, dobra, jest, uciekam z nim, szybko, przejeżdżam, Dobra, o nie, a tata żyje, o nie, ziomeczku, o nie. Fajro, ale masz okropne ciuchy, zmienię. Ej, ale to są fajne ciuchy, ja je zawsze noszę, są zielone, no dobra, zmienię je, tylko raz. I co, teraz fajnie wyjąłem coś z twojej szafy, tato, no. Nie pięknie, teraz otwórz ten prezent. A no tak, bo dzisiaj mam urodziny kolejne. A, zaraz, ja nie mam urodzin, dobra, otworzę. O, dziękuję, prezent najlepszy. O, tato, czy to jest pistolet? Tak, to jest prawdziwy, wygrawerowany złotem pistolet. O, to jest złota. Nie mogę strzelać z złotem, ale fajne. Pozwalam ci strzelić w kamerdyniera. W Stevena, serio, ale on jest spoko. Albo wyrzucam cię z domu. Strzelaj albo wyrzucę cię z domu, no nie. Sorry, Steven. Au! O ja, co to jest? To są kulki ze złota prawdziwego. Steven, żyjesz? Tak, tak, to i tak nie bolało. Jezu, przepraszam cię, Steven, masz mój pistolet, wszystko. To tata mi kazał. Nienawidzę cię, tato, no. Steven, dlaczego moje dziecko nienawidzi mnie przez ciebie? To nie przez niego, zostaw go, nie! Przestań, no! Tato, przestań go strzelać tymi kulami ze złota fejkowymi, no. Steven, nic nie jest? Nie, oczywiście, nie, nie. Już oczywiście, panie Fajrucie, wykładam panu najlepszym złotem i pieniędzmi. Dziękuję, proszę pana, ale ja nie potrzebuję, serio, zrób sobie przerwę. O ja, serio, ze złota, ja, ale mi się miło śpi, o tak, na pieniądzach.
Nifl, ile ty masz talentów? Ty mi robisz nawet włosy, dziękuję ci. Oczywiście, panie Fajruciku, ale też nie. Ale tutaj jeszcze o złotem. O, złotem włoski, dziękuję, proszę pana, dziękuję. Aha, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze kwiatuszkami troszeczkę. I za chwilę będzie fryzurka, tak? Dokładnie tak. I jeszcze posypka z banknotu. Wow! Jezu, co pan pięknego narobił? To jest przepiękne. To jest arcydzieło. Tato, zobacz, jak wyglądam. Tato, tato, zobacz. No. Tak, tak, no to jutro, okej. Tutaj, dobrze. Zobacz, patrz, patrz, patrz. Poczekaj, czy ktoś przeszkadza. No, tak. To... Nawet mi nie pójdę. Mamo, zobaczysz? Oczywiście, są przepiękne, najładniejsze. Jest, ja cię uwielbiam, Ryszard, bardziej od moich rodziców. Pudzian, wyrzucam ciebie z pracy, bo ciebie nie lubię, tak po prostu. What? Pudziana wyrzucam. Nie, Ryszard, tylko nie to. Jak to Ryszarda z pracy? Nie. Żyję to, proszę pana, pójdę poprosić o pieniądze o nie. Tylko. Ryszard, Pudzian czy Snuffles, nie wiem, jak ty się nazywasz, ale. Nie, tato, czemu ty to zrobiłeś mu? On był fajny. O Jezu, odkąd nie ma Snufflesa, to ja muszę sam kierować, on był taki fajny. Kogo ja tam widzę? Czy ja widzę? Snuffles, siema! Przepraszam, masz może 5 złotych poratować, błagam. 5 złotych, o nie, tato, damy Snufflesowi? Co, 5 złotych? Nie ma, nie ma, A, nie, raz to prądem, tato! Nie, co to jest? Czemu tato jest taki ohydny, no? Masz, weź ode mnie to Lambo, dobra? Proszę. Co? Ale to jest za drogie, to jest za drogie. Sprzedaj jej, kup mieszkanie, ono kosztuje 2 miliony, proszę. Dobra, idź sobie napraw życie, a ja idę z rodzicami. Jezu, oni są okropni. O tak, prywatny samolot, tato, ale to jest fajne. Ej, zaraz, tato, czy ja słyszę? Turbulencje, tato, rozbijemy się! Tylko dobra, to jest już na szkole, przepraszam, że byłem taki niemiły! Właśnie, trzeba teraz przeprosić, przepraszamy! Dzisiejsze rodziny były najcięższe, policja, wojskowi, no i piloci! 3, 2, 1, halo ty, leżeć, mam banana w dłoni, nie zawaham się go użyć, no! Proszę, nie, tylko nie banana! Dobra, szybko, zbieram ciuchy, szybko, ukradę ten sklep, dobra, jakie ciuchy ukradłem kozackie, dobra, szybko, dobra, uciekam. O nie, policja! Proszę pani, ja nie zrobiłem tego specjalnie, miałem banana w ręku, no. Jak banana? Okradłeś sklep, tak? Musimy cię zaaresztować. Na ile pójdę siedzieć, proszę pani, ja tyle mam mało lat, 10 lat mam, no. Grozi ci 0 lat pozbawienia wolności i 5 minut, no. Co? 0 lat? Co? Tak, 0 lat i 5 minut. Serio? Serio, tylko 0 lat? Serio! No, to po co jestem w tych ciuchach w ogóle? To tak, żeby fajnie było, a przy okazji chcemy cię zaadoptować. Tak, synu, będziesz policjantem. Wow, już mam cały kombinezonik, mój Fajero Junior też jest ubrany. Ej, mamo, a wiesz, że co dzisiaj jemy na obiad, mamo? Dobrze, czyli pączusie. Pączki, no nie, już mam dosyć pączków, 3 dni z rzędu jejemy. Dziękuję, Kalika, moje ulubione. Kalika, moje nieulubione, Jo, ale ja mam kozacki pokój z bratem. A czemu mamy jedno łóżko? O Jezu, no nubowskie, no. Ej, a co to? Ej, no nie, pączek tu leży. Ej, oddawaj mojego pączka, to ja go tu schowałem. Spokój. Au, czemu mnie bijesz? I co jest z tobą, człowieku? Przecież ja ci nie chciałem go zabrać nawet, no. Hej, co jest? Chcesz się bawić? No to... A masz. Haha, jest. Rozwalony brat. Chcesz teraz pączusia? Co? Chcesz? No to masz, bo ja go nawet nie chciałem, tych człowieku, no. Co to się dzieje? Mamo, to nie tak jak myślisz, to mój... To on zaczął. A jak mam myśleć? Mamo, czemu go kopiesz? Ja wiem, że ty jesteś jak złodziejem od urodzenia, masz do pokoju, idziesz na nie, stolat. Mamo, ale nie jestem złodziejem, to był... On zaczął, co? Do pokoju na 100 lat? Nie. Nie ma takiej opcji, zamykam cię. A tak było fajnie, no. Tak smutno mi, normalnie jest najsmutniej na świecie. Synku, przestań płakać, wychodź z tego pokoju. Co jest, tato, dlaczego? Mogę już musimy wyjść? Na misję, tak, wychodź, synku, na misję musimy iść, na szybko. Na misję, dobra, pierwsza misja policjanta. No to jest najgorszy, przez szalę musimy go gonić. Ten gościu? Halo, mamo, ja jestem pierwszy raz na misji, nie. Halo, co jest? Gonimy go, mamo, czy co się dzieje? Co, to jest pościg? Zatrzymaj się, halo! Halo, dzień dobry, zatrzymałem się, czego panowie chcą? Jesteś aresztowany za porwanie i napaść. Poddaj się, podnosimy się. Właśnie, poddaj się! Złapał mnie, mamo, pomocy! Wsiadajcie do auta, żadnych pochopnych ruchów. Mamo, pomocy! On mnie złapał! Niech pan nie robi pochopnych ruchów, Halinka, co robimy? Dajcie mi wsiąść do auta, raz, dwa! Pojedziemy sobie na przejażdżkę. Nie, proszę, zostaw mnie! Co jest? O nie, co? Nie, my wchodzimy na monument, no. Oh no, mamo, tato, pomocy. Więcej policji się przyda trochę może. Co jest? Czemu tylko jeden wóz mnie ratuje? Nie martw się, mamusia już jest w drodze. Co? Mama jest w drodze. Ej, czy ja tam? Czy ja? Mama, widzę tam. Tato, proszę, wejdź tu. Już, syneczku. Dobra, to dobra, co tato jest? Mama, jest, mama nas uratuje, dobra. Co się dzieje? Halo, co to jest? Mama, ratowałaś nas. Będzie dobrze, lecimy.
wrócimy do bazy. Mamo, czy ja na pewno muszę tam wchodzić? Boję się trochę. Trzeba się tego nauczyć, jeżeli chcesz być prawdziwym policjantem. No dobra, wchodzę. Halo, proszę jedzonko, proszę, to dla was, proszę. Ej, ale nie podchodźcie za blisko. Halo, mało pomocy. Paralizator. Zamknijcie tą celę, proszę. O Jezu, dobra. O, cześć więźniowie, jak tam wam idzie, dzionek? Dobre jedzonko? Dobre. Ej, synek, podasz mi ten tort, co mi mama zostawiła? Ja nie jestem twoim synkiem, ale ten tort tam. A dobra, to czekaj. Dobra, idę wziąć go, okej? Okay. Cyk, mam go. Proszę, to dla ciebie, tak? To jest ten tort od twojej mamy? Tak, daj. Dobra, proszę, okej. Bra, to tutaj jest ten kluczyk, wychodzimy panowie. Co? Kluczyk? Nie, kluczyk dostali, mamo! Dałem im tort przez przypadek. O nie, oni wyszli. Dobra, lepiej nie mówić tego mamie. Ej, bracie, nie mów tego mamie, za żadne skarby, nie mów, proszę. No dobra, ale wiesz, że oni mogą zrobić złe rzeczy. Ona mnie pobije za to. No dobra. No, jaki dobry sen na kanapie. Co? Czy ja widzę... Czy ja... Nie, czy to są... Nie, mamo, tato! Zostawcie nas, O nie, tato, dobra, mam pistolet, wziąłem statyk z kieszeni, uwaga, wbijam. 3, 2, 1, ziemia, strzelam! Ała, proszę, nie strzelaj, chłopcze! Odkuwam cię, proszę, cyk, okej. Okay. O, synku, dziękujemy ci, nasz bohaterze. O Jezus, to zabierzcie ich do więzienia, nie pytajcie, skąd oni uciekli. I tak zostałem wyrzucony, no co? Dobra, to ja zostanę może najlepiej bez rodziny, wiecie? Tak będzie najlepiej. O nie! Armia wjechała do Brooke, co się dzieje? Co? No trzymaj się, ręce do góry! Czemu ręce do góry? Co ja narobiłem? Co? To są jakieś dzieci? Czemu to dziecko wygląda jak czołg? Dzień dobry. Czyż już do naszej armii? Dzieci? Tak. Dobra, chcę! Siemka! Czemu jesteście tacy dziwni? Czemu to dziecko to czołg chodzący? Ja nie rozumiem. Odsuń się, bo strzelę. Dobra, spokojnie. ale to jest fajna rodzina, serio. Oni wszyscy są jakby wojskowi, czy coś? Nie wiem. Dobra, dzieci, teraz wybierzemy najsłabszych i wyrzucimy. Róbcie pajacyki! Jak się robi pajacyki? Dobra. Jak pajacyki? Jestem za ciężki. Simon, no nie, Simon, weź rób. Ty jesteś za ciężki? Dobra, wypas naszej rodziny, no. Jak z rodziny? Nie, Simon, nie, nasz ulubiony czołg. Ta rodzina jest straszna, nie chcę tu wracać już. Dobra, teraz pakujcie wszyscy mięśnie, ten, kto będzie miał największe, mięśnie. Dowodzi misją. Co? Dobra, mięśnie, podnoszę ten worek z kiełbasą. Dobra. O Jezu, jakie on mięśnie, całą noc pakowałem. Tato, zobacz, jakie mięśnie. Świetnie, będziesz dowodził grupą, ale teraz nauka strzelania. Nauka strzelania? Dobra, okej. I co mam robić, mamo? Strzelaj do wiader. Dobra, uwaga, 3, 2. Jezu, moje wiadro się chyba przewróciło, czekajcie, podejdę. Dobra, podchodzę. Nie strzelajcie, dostałem, przestańcie. O nie, tato, zobacz, ilu tam jest, to już jest wojna? No strasznie, że musimy wybiegać za 3. Dobra, 3, 2. Atak, do ataku! Strzelać w nich! Strzelają, chować się z autami, nie! Strzelajcie w nich, strzelać, proszę! Wysadzam bombę! Dostałem, ała! Dobra, wysadzenie, nie! Rodzice polegli, o nie! Dobra, jeszcze ja żyję, szybko! Dobra, nie! To ktoś strzela się! Strzał! O nie! Dostaję! Zginąłem. O Jezu, to był sen, ta rodzina wojskowa. O ja cię kręcę, super, jak ja się nie dziwnie. Może... co to jest? Czemu helikopter prosto na mnie leci? To też jest sen, tak? Halo, co to? Moja głowa. Hej, synku. Co? Jaki synku, o co chodzi? O, Halinko, to nasz synek. Chcielibyśmy się zaadoptować. Rodzina pilotów? Dokładnie tak. Yo, to przyjmuję zaprosiny, dzień dobry. Chciałbym zostać zaadoptowany już 600 tysięcy raz. Synku, lecimy na lotnisko, bo jesteśmy z moją pilotami i musimy latać. Synku, najpierw nauczysz się latać jak tatuś. Wow, serio, mamo, co jest? To jest miejsce, od którego każdy pilot zaczyna i tutaj nauczysz się latać. Ja, serio, tutaj każdy pilot zaczyna, nawet Abil, coś tam? Którego... Tak, dokładnie, on też. To! Ej, czekaj, mogę do siebie wskoczyć teraz w locie? Dawaj, synku, próbuj. Dobra, czekaj, zwolnij trochę! Tato, możemy już kolejny test zrobić, bo mi się zdało. Oczywiście! Skrzydła mi. Wróciłem, super. Tak, syneczku, musisz nam pomóc prowadzić ten samolot. A tu są normalne stewardessy?
Tak, jest, widzę ją, dawaj jedzonko, mogę? O, dzięki, Doritosy, dziękuję pani, dziękuję pani. Tato, to ty będziesz kierować, tak? Tak, syneczku, my z mamusią, a ty się rozgość tutaj. O, dzięki, tato, team pilota jest bardzo fajne. Tato, skoro wy nie kierujecie, to kto kieruje statkiem? Spokojnie, syneczku, wszystko jest na autopilocie automatycznym. Autopilot, no tak, ej, pani stewardesto, proszę za mną, proszę za mną. Proszę wejść na drabinę, bo ja chciałbym zobaczyć takie jedno wejście, co nie? Plecy mnie złapać, dobrze? O, dziękuję pani. Ja jestem w tajemnym pokoju, ale kozacko, to będzie mój pokój przez całą drogę. A, pająk, tu jest, pomocy. A, pani stewardesso. A, nie wiem, jak stąd wyjść, pomocy, pomocy. No tato, dzięki za wyjęcie mnie stąd, no bo to było nie straszne, ma sprawy, naprawdę. Stinku, ale wiesz co, jestem troszkę śpiący, dlatego pokieruj tym samolocikiem teraz ty. Co ja pokieruję? Dobra, tato, dziękuję za tą moc. O ja, kieruję samolotem i w prawo, i w lewo. Pod żadnym pozorem tego czerwonego przycisku. Tego? Kliknąłem. Nie klik! A! Nie, synku! Co ja narobiłem? Co się dzieje, tato? Co się dzieje? Ewakuacja samolotu cała. Nie! O nie! Dobra, wysiadamy szybko! A, stewardessa, uciekaj! Dobra, pas spadochron, 3, 2, 1. Dobra, chyba całe Brookhaven zatopiło. W pierwszym odcinku straszna postać wysyłała na nas apokalipsy, na przykład tsunami. Oglądajcie ten odcinek do końca. Papa, idę sobie miastem. Uf. Kupiłem sobie nową ma... co tu się... Halo, pomocy, mój synek jest tam rekin, ratujcie go. Halo? Pomocy, o nie, tam ktoś jest... skąd się wziął rekin w takim basenie? O nie, dobra, czekaj, pomogę ci. A, tylko zdejmę tą maskę. Stary, proszę skoczyć tam, bo zginie mój synek. No dobra, pomogę ci. 3, 2, a ja też nie umiem pływać. Teraz powaga, chłopcze, ja się wyrzucę, dobra, na dwór i będę bić się z rekinem. Po co to wskakiwałem? Dziabnął mnie, pomocy. Nie umiem pływać. Zginę tutaj, o nie. Jezus, synku, jak dobrze cię mam, chodź tu, przytul się. Nie ma za co za pomoc, no wiecie, troszeczkę szkoda, ale... A, właśnie, tobie też dziękujemy bardzo, jesteś najlepszy człowiekiem, serio. A, było warto. Zabierzcie mnie do szpitala, proszę. Witamy w Brookhaven News, uważajcie na siebie, ponieważ tsunami wielkie ma opanować Brookhaven. Różne dziwne zwierzęta typu rekiny są na naszym świecie. Na przykład, o, co? Jeden jest na... pomocy, jak on tu wszedł, pomocy, ochrona. Uważajcie na siebie, dzisiaj tsunami zaatakuje albo jutro, uciekajcie. Stary, widziałeś to, co jest w wiadomościach? Tsunami? Co? Nie, co? To jest fake jakiś, co, nie? Mi się wydaje. W ogóle czemu ja cię przygarnąłem do tego domu? Ja nie wiem, no, nie mam kolegów chyba. Dawaj szybko, tam już wszystko zabierają, nawet nie kupują, co jest? A kupimy lody, kiby błagam! Jezu, przestań mi... dobra, czekaj, zostawię ci tu na sekundę. Ale... i... jak zrobię... ekipy, no! Zrobię zakupy, to cię wezmę, dobra, bo ty gadasz o jakichś lodach ekipy... Totalna apokalipsa, dobra, szybko. Idę coś zabrać. Dobra, mam coli trochę, okej, trochę weźmy tego, szybko. Dobra, cyk, kolejne, cyk, kolejne. Dobra, mam zapasy na cały rok, idziemy stąd. Ej, dobra, to jest bunkier twojego tatusia, możemy się tutaj ulokować? Tak, możemy, chodź szybko. Dobra, dzięki, stary. Dobra, wbijamy, 3, 2, 1, cyk. Jak tu jest pięknie, to jest jak mój kiedyś dom miałem taki piękny. Dobra, nieważne, czekajcie. Jo, tu w piecyku się jeszcze pali, jest cieplutko, ja. Stary, ty musisz tu nawet kompa, po prostu kozackie, nie? Ej, a tutaj mam jeszcze tajną bazę w tym domu. A gdzie? Za telewizorem, chodź tam szybko. Za telewizorem? Co jest za telewizorem? Ej, co ty gadasz, że tu jest tajna... Tu jest przycisk, czekaj! Ej, zejdź mi z głowy na chwilę, dobra? Co? Ty masz tajemną bazę? Ej, to jest idealne na takie tsunami. Co się stanie, jak kliknę ten przycisk? Dobra, próbuję. 3, 2, 1... O! Co jest? Wchodź na pierwszy, dawaj, idź tam. Dawaj, czekaj, kliknę ci, cyk, okej. Dobra, skoczył. 3, 2, 1, lecę. Zamknął się, lecę. Jo, tu macie bronię i wszystko. Jeszcze, czemu kradliście komuś robuxy i złoto? O, wiesz, trzeba na czymś zarabiać. Dobra, nieważne. O, Jezus, jak tu jest fajnie. Ale coś mnie tu gizgocze w nocy. Co, ja coś czuję? Co ja mam na karku? Halo? Halo? Co to jest? Szczury! Kto to wpuścił? Kto tutaj robił? Jak już nie wiem! Chłopiec, gdzie jesteś? Pomocy! Jezu, on tu śpi! Wstawaj, nie! Szczury! Nie, dobra, spadamy z tego miejsca, już tu nie mieszkamy jednak, ja nie będę z jeszcze szczurami mieszkać. Dobra, wychodzimy stąd, no i super. Kryjówka spalona, no nie. Dzień dobry, proszę pana.
Dzień dobry. Chcielibyśmy pożyczyć to autko, możemy? Proszę. Oczywiście, że nie. Radzimy panu założyć maskę, serio. Przecież nie ma żadnej apokalipsy. Nie, Simonek, nie! Simon zmienił się w dziewczynę! Dobra, zabieramy auto, sorry Simon, potem cię uratujemy. Dobra, wezmę go jeszcze. O nie, Simon. Jezu, paliwa nam brakuje, halo, mały dzieciaczku, co mamy zrobić, pomocy. Nie skręcaj w lewo. W lewo? To jest domek, dobra, idziemy szybko. One nas gonią, co jest? Paliwo, proszę, nie. Dobra, skończyło się, wysiadaj. Kicie, dawaj, chodź tu. Simon tu został, dawaj, biegnij. Co tu się dzieje? Czemu nas dziewczyny gonią? Dobra, szybko do góry. Nie chcę tak się fajnie. Pomóż, proszę, schowaj mnie w tym sejfie. Dobra, czekaj, schować w sejfie. No dobra, ale co ze mną? Ja to się tam nie zmieszczę, no. Dobra, właź do sejfu, zamknę cię tam. Pykam cię tu, ale potem cię odbiorę na 100%, przysięgam, dobra. Ostatnio działało na dziewczyny. No tak, udawanie chłopaka, wtedy one się też zmienią w chłopaka. Dobra, spróbuję. O Jezu. Proszę, nie jedźcie mnie, dziewczyny, uwaga, 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i lubię grać na gitarze. Jestem chłopakiem i lubię grać na gitarze. O, odmienili się wszyscy, jest. O, dobra, jest pół dziewczyny, pół chłopacy, jak dobrze. Brookhaven News, pozbyliśmy się apokalipsy, to wszy... kto to jest? Halo? Ej, ty, oddawaj mi prowadzenie, a masz, zabijam cię. Masz, leżysz, dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja zaraz spuszczam na was tsunami i zniszczę ten świat. Fire Road, to wszystko przez siebie. Zniszczyłeś moje marzenie o byciu sławnym. Także to tyle. Czy wy widzieliście te wiadomości? O ja, coś czuję, a? Nie, czy ja słyszę? Tsunami słyszę! Szybko na środek miasta, come on! Tam będzie najmniejsza możliwość tsunami. O Jezu, już się zatopiło, co? Brookhaven, pomocy! Muszę wyjść do góry. Szybko, nie mogę oddychać. O Jezu, dobra, jestem... Co tu się stało? Czemu on to zrobił? Co on ma do mnie? Tam jest mój dom, dobra, muszę dopłynąć po moje rzeczy. O Jezu, wszędzie jest woda, co on zrobił? Nie, no to musi się jakoś dać odkręcić, no proszę, no. Co tu jest? Jezu, czy to jest mój dom? Nie, no nie wiem. Co tu się... tam są ludzie, wszyscy weszli na górę. Co jest? Dobra, czekajcie. Pływamy na dół. Ojej, tu jest przepaść, zobaczcie to. Dobra, spływam tutaj, do tego domu. Halo, pomocy, czy jest tu ktoś? Simon, co ty tu robisz? Ej, Fajrut, mówiłem, żebyś kran zakręcił. Jezu, to nie mój kran. Ej, czekaj, powiedziałeś mi coś dobrego. Musimy płynąć do ścieków, dawaj, odkręcimy je, dawaj. Wypływaj. O Jezu, dawaj, płyniemy do ścieków, trzeba jak najszybciej tam dopłynąć i odkręcę i wtedy wszystko wyleci, to jest mega dobre. I powietrze, ale dobra, dawaj, odkręcimy zawór. 3, 2, 1. O Jezu, powietrze. Nie mam powietrza. Umieram, Simon, o Jezu, nie, Simon się utopił, dobra, szybko, muszę odkręcić zawór, nie wytrzymam tu za długo, Fajrout, wstawaj, Fajrout! Co? Żyję? Ja żyję, ej, Simon jest, proszę, Simon żyje, halo, co się tu stało? Wiesz, to uratowałeś się, wszystko zalało. Co? Ja to odkręciłem, udało mi się jakimś cudem, Ej, czyli Brookhaven jest teraz normalny. A gdzie jest Simon? Simon, cześć, jesteś tu, wstawaj! O Jezu, dobra, udało się, przeżyliśmy we dwójkę, ale kozacko. Ej, a teraz, gdzie jest ten diabełek? Musimy go dopaść. Młody, wbijamy tam i polujemy na diabełka, tylko uważaj na siebie, jeżeli zginiesz, to ja cię nie uratuję. Znaczy, uratuję się, dobra, uwaga, 3, 2, 1, dobra. O nie, tu reporter leży martwy. Co jest? Nie, to nie może się tak skończyć, dobra. Wchodzę, halo, proszę pana, czy pan żyje? Halo? Gdzie jest diabełek? Ej, czemu kurtyna się zajęła? Dawaj szybko, wbijamy, wybiegamy stąd. Czemu tu jest mutant zombie z Minecrafta? Młody? Tak, no, gdzie my jesteśmy? Czemu ty jesteś taki duży? Co tu się stało? Czekajcie, tu jest portal do... Nie wiem, czy tam wchodzić. Nie, nic nie ma. Jezu, dobra. Ej, czyli to ten diabeł teraz tak zrobił? Czyli to jest ta apokalipsa? Dobra. Czyli to już jest koniec Brookhaven. Do widzenia wszystkim. Nie. To się nie może tak skończyć! Biegnę do machiny czasu! Tak, przecież na tym świecie jest machina czasu! Damy radę, czekaj, dobra. Musimy teleportować się do czasów, których diabełek to zaplanował, dobra? To gotowy? 3, 2, czy ja jestem... gdzie jest młody? Chyba... O nie, został w tamtym czasie. Dobra, idę szybko uratować świat. Potem się zajmę młodym. O, tam jest diabełek, odchodzi. Chodźcie za mną do tajnej ba... Fajro? Cześć, diabełek, co? Chciałeś mi uciec? Chodź tu, chodź tu. Dawaj, łapiemy go. Gdzie on jest?
O nie, i znowu mi uciekł jakiś teleportem, no. Ej, a co jakbym... Co jest? Ukryta baza. Dobra. O, witaj, diabełku. Nie, proszę, Fireout, nie, jeszcze nic nie zrobiłem przecież. Oj, ty już za dużo zrobiłeś w przyszłości. A masz. Dobra, on już leży. Ja się z wami żegnam i... A masz, ema. Cześć.